Witam Państwa serdecznie, Zbyszko Patyk. Witam Państwa bardzo, bardzo gorąco. Nie ma tutaj żadnej przesady w tym, drodzy moi, ponieważ te wysokie temperatury też sprzyjają niestety złemu samopoczuciu. Ale już zbliżył nam się wieczór, jesteśmy praktycznie po zachodzie słońca, więc ta aktywność tej energii spadła i jak wiecie, to już jest energia lekko ochładzająca. Nie tylko z powodu tego, że jest właśnie wieczór, ale z tego też powodu, że to już jest energia, jak zawsze Wam przypominam, energia Saturna. Kochani, dlaczego ja Wam to tak zawsze przypominam? Dlatego, że kiedy współpracujemy z energią planetarną, tą, którą i tak nie jesteśmy w stanie jej uniknąć, bo ona jest emanacją i generalnie jesteśmy zawsze w takiej konfiguracji retrogradacji lub propinacji planetarnej. I ten wpływ na nas niewątpliwie zawsze jest. Od właściwie zarania dziejów ludzkości ten wpływ planetarny został odkrywany przez wielkich mędrców, przez myślicieli, przez głęboko uduchowione istoty i również przez istoty archanielskie. I jak wiecie, drodzy Państwo, takim właśnie wstępem przypominam już o tym, że mamy już w tę niedzielę przesilenie. Więc tak naprawdę macie właściwie dzisiejszy program jedynym przed przesileniem, abyście jeszcze się zgłosili na ceremonię ognia, zainicjowali misję ceremonii ognia, abyście, moi drodzy Państwo, byli tymi uduchowionymi i tymi, którzy będą doświadczali, czyli będą beneficjentami tejże ceremonii. Drodzy Państwo, również możecie oczywiście skorzystać z możliwości takiej, jaką daje bycie również ofiarnikiem, bycie tym, który ofiarowuje jakiś swój dar serca i również jest uczestnikiem. I tutaj wiecie Państwo, ci, którzy uczestniczyli w tych ceremoniach, to wiedzą doskonale, jaki jest jakby obyczaj, jaka jest tradycja, jak należy przygotować się i jak należy uczestniczyć podczas takiej ceremonii. Czyli możecie Państwo się zgłosić do mnie indywidualnie poprzez moją stronę internetową zbyszkopaty.pl, ale możecie jej również tylko wysłać SMS ceremonia ognia, wpisując imię, datę i intencje dzisiaj i tylko dzisiaj przed przesileniem. Ponieważ następna ceremonia to dopiero będzie w następnym miesiącu, ponieważ 4 razy do roku czynię taką ceremonię mocy żywiołów, Mahaputajai inaczej nazywana, czyli wielki, wielki żywioł, ten, który panuje, czyli wielki duch przyrody, wielki duch kosmiczny, który nam towarzyszy przez całe życie ziemskie. Każdemu z nas i oczywiście wszystkim istotom tej Ziemi, ponieważ wiemy doskonale, że następuje okres zmian neurohormonalnych i tylko hormonalnych, ale nie tylko, bo również w aspekcie psychicznym, psychologicznym również następują określone zmiany i również w określonych także wydarzeniach. To oznacza, że choroby, które do tej pory gościły w naszym ciele, choroby i cierpienia, i doświadczenia, i wszelkiego rodzaju problemy z tym związane, teraz będą przez 3 miesiące podlegały oczyszczeniu. Bardzo intensywnemu oczyszczeniu, które nam funduje Archanioł Michał. Ten, który jest, nazwijmy to, patronem sprawiedliwości, sprawiedliwych słów, sprawiedliwego poczynania, ten, który chroni przed pomówieniami, kłamstwami, oszczerstwami i wieloma, wieloma innymi archetypami bardzo niekorzystnymi dla ludzkiego bytu. Więc już od razu zapraszam Was, kochani, abyśmy dzisiaj nie marnowali nawet minutki programu w aspektach decyzji, więc się decydujcie, wysyłajcie SMS-y i dzwońcie. A teraz obejrzymy materiał filmowy z ceremonii ognia. Ceremonia świętego ognia. W każdym miesiącu roku czynię posługę ceremonii ogniowej. Szczególną opiekę ogień roztacza nad prawdą, nad usuwaniem wszelkiego rodzaju przeszkód życia. To do mnie zwracacie się, drodzy widzowie, ze szczególnymi prośbami w każdym miesiącu i w każdym kwartale. Ja, czyniąc posługę dla Was ceremonii ognia, w pełni zaangażowany, pragnę Waszego szczęścia, Waszego dobra, a przede wszystkim Waszego umysłu medytującego. Podczas ceremonii ofiarowania kwiatów, owoców, wody i światła świecy. Wtedy nasz krąg duchowy przynosi niezwykłą i potężną moc wspierającą dla innych istot wokół nas.
to wy, jako uczestnicy ceremonii, ale też i sympatycy, jesteście tymi, dla których ceremonia ognia ma wielką wartość. Zapraszam was serdecznie do tego, abyście byli aktywni, abyście byli ze mną, budując świątynię przejrzystego światła. Tak nazywamy świątynię świętego ognia. To są cztery filary mocy, które nazywamy żywiołem ziemi, wody, ognia i powietrza. To ogień łączy wszystkie żywioły w jedną świątynię przejrzystego światła Mahasiddhów. To moc żywiołu ziemi i Archanioła Gabriela przynosi zwiastowanie i wiedzę. To moc żywiołu wody i Archanioła Rafaela oczyszcza wszelkich cierpień i chorób. To moc żywiołu ognia Archanioła Michała oczyszcza ogniem prawdy i pali wszelką niegodziwość. To moc żywiołu powietrza i Archanioła Uriela przynosi anihilację, oczyszczenie i rozpuszczenie wszystkiego, czego nie chcecie, a jest w waszym życiu przeszkodą. Po zbudowaniu czterech filarów mocy przez okres całego roku jesteśmy w stanie zbudować bardzo potężne ciało energetyczne. Ciało zdrowe, ciało szczęśliwe, ciało pełne ofiarnictwa. Bycie ofiarnikiem to jest wielki zaszczyt i niezwykła posługa. Mamy możliwość uczestniczyć w wielkim misterium mocy, wielkim misterium odnowienia w duchu. To ogień jest tym, który nam zwiastuje dobrą nowinę. To ogień jest tym, który podtrzymuje ognisko domowe. To ogień jest tym, który rozpala żar w naszych sercach. Miłość, szczęście i dobrostan. To ogień jest ofiarą złożoną na najwyższym ołtarzu. To ogień daje siłę, wsparcie i mądrość. Ogień to życie. Ogień to szczęście. Ogień to radość ze stanu, o którym każdy duchowy człowiek marzy, czyli z pełni oświecenia. Mistrz uzdrawiania duchowego Zbyszko Patyk. Zbyszko Patyk, zapraszam, moi drodzy Państwo, do kontynuowania, do pełnego udziału w programie. Wysyłajcie SMS-y, linia telefoniczna jest w tej chwili wolna, więc zapraszam i zachęcam. Jak widzicie Państwo, dzisiaj ze mną przywiozłem bukiet jaśminu. Jaśmin jest tą wyjątkową rośliną ochronną, ma ogromne działanie ochronne. Nie tylko, że ten zapach, który jest niezwykle silny i symboliczny, ale jego siła odżywcza, taka, która, mówimy o sile, nazwijmy to tak, oddziaływania na poziomie zapachu, to jest ogromna ochrona. Na poziomie dynamiki aktywności, jego rozwoju, rozrastania się, jak wiemy, drodzy Państwo, w ogrodach tak naprawdę prawie każdy tę roślinę ma. Taką szczególną i jakby jego rolą to jest wyodrębnienie go spośród wielu roślin w tekstach biblijnych. I niewątpliwie pojawia się na kartach Starego i Nowego Testamentu, wbrew pozorom nie miały w tamtym czasie wiele wspólnego z właściwościami odżywczymi, leczniczymi czy dekoracyjnymi. Wspomniano w Biblii raczej w kontekście symbolicznym, odnoszącym się do bezpośrednio do treści i teologicznych, i moralnych. I trzeba tutaj wiedzieć o tym, że
tę symbolikę przedstawia się jako czystość, jako piękno, jako ochrona, jako coś, co można sklasyfikować w kategoriach tak naprawdę życia współczesnych, tej codzienności mieszkańców Ziemi Świętej, gdzie mówi się w Księdze Rodzaju o szczególnie ważnym aspekcie, jaki spełniają w naszym życiu rośliny. Chociażby z Księgi Rodzaju, niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe, rodzące na ziemi według swego gatunku, owoce, w których są nasiona. I tutaj można przytaczać bardzo wiele właśnie takich sugestii. Witam serdecznie, dobry wieczór. No i zaczynamy, bardzo proszę. Dobry wieczór, witam serdecznie. Patrzę, że poproszę dwie daty urodzenia, tak, na ceremonię, poproszę. Dobrze. I teraz bym poprosiła o diagnozę mojej osoby. Chciałam serdecznie podziękować za dużą pomoc, bo alergia mi fajnie ustąpiła. Tak. Ale tak mi się zaczął i trochę problem, nie wiem, w górnej szczęce, jakby przy lewym ząbku góry, tam mnie coś boli, nie wiem, czy tam się jakiś pan można mi zapalić, proszę tam zejść. Zaraz sprawdzimy to, dokładnie. Pani Zbyszko jeszcze poprosiłabym o wyrównanie hormonalne, jak zwykle, i wenereczki, czy tak, wesprzeć, jakby można. Dobrze, się wszystko się uda. Proszę uprzejmie, dziękuję. Musimy tylko się razem postarać o to. Dobra. Już działamy, już bardzo proszę, już działamy. Sprawdzę energetykę, co u pani się tutaj pojawia. 65, 66, 67. To jest dobrze, dobra informacja na dzisiaj. Dobrze, sprawdzę teraz dalej temat związany z tą górną strefą. Zobaczymy, czy zatoka klinowa się tutaj nam pokazuje. Tak. Dobrze, bo zahamowało troszeczkę. Nie schodzi, nie odpuszcza zatoka szczękowa, żeby zeszły te, powiedzmy, takie substancje śluzowe i żeby się zaczęło oczyszczać. Dobrze. To dalej proszę o ten sam układ ręki, kładziemy na policzku, tak żeby dotknąć się tutaj na poziomie, tak jak mówię, palec pod okiem, drugi na szczęce, czyli środkowy i kciuk, tak delikatnie sobie tutaj ujmujemy i już wtedy będziemy uruchamiać ten obiekt spustowy. Oddychamy ustami, bo to jest ten właśnie taki wentylujący oddech, uwalniający. Dobrze, ja oczyszczam, proszę oddychać i mamy współpracę piękną. Bardzo proszę. Oddychamy, oddychamy, oddychamy. Oddychamy. Dobrze. Proszę teraz przesunąć w okolicę gardła, tak? Objąć tarczycę jeden i drugi płat z jednej i z drugiej strony. I dalej oddychamy ustami. Dobrze. Kładziemy na mostek, na klatkę piersiową i dalej wdech ustami, wydech ustami. Dobrze. I teraz przenosimy się na splot słoneczny pod piersiami. Wdech ustami, wydech nosem.
jest spokojnie. I teraz na pępek, wdech nosem, wydech ustami. I na pęcherz, wdech nosem, wydech nosem. Dobrze, tu jest czyściutko. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Jeszcze bym poprosiła nerki. Nereczki. No już poszliśmy tak. Po tych nereczkach. Tu jest ok. Znaczy, czy mam takie pytanie, czy stosuje Pani te metody? Stosuje Pani inwokacje i oddycha Pani? Tak? Czy, tak? No, no to bardzo piątka. To bardzo piątka. To mnie cieszy. Bo to jest bardzo ważne. Mamy wtedy połączenie, jest współpraca, jest współdziałanie, stąd i są później efekty. Generalnie dlatego tak podczas połączenia jestem w stanie szybko to zrobić, bo jesteśmy już zakodowani po prostu na współdziałanie i ma Pani tutaj. Ja dlatego jestem w stanie szybko sprawdzić w tej chwili, jaka jest sytuacja w organizmie, tak? Proszę mówić. Jeszcze Pani Zbyszko, mam prośbę. Mi bardzo podczas dnia bardzo mnie bolą stopy. Stopy? Nie są nogi, tylko stopy pod spód. One się pukną. Tam nie ma stanu zapalnego, aha, ale one męczą. Skóra tam pod spodem jest jakaś nadwrażliwa. Tak, ale czy Pani odczuwa całą stopę, czy samą jakby... Wie Pani, bo są trzy tematy. W okolicy pięty, w okolicy palców, nie. Czy na środku? Palce. Bardziej same palce, tak? Tak. Okej, okay, zaraz sprawdzę. Nie było badane nic. Znaczy tam oglądała kiedyś doktor, no ale no. Tam widzi, mówi, że skóra w porządku. Haluksy są? Nie ma. Nie, tak, nie. Dość fajnie to wygląda, ale boli, nie? Bardzo uh-huh. boli, tak jak miała poparzone od spodu te nogi, uh-huh. nie? Teraz ta temperatura wyższa to momentalnie. Nie, bo też jak są, dużo jest w organizmie, niekoniecznie musi tak być, ale czasami jest duża ilość toksyn, więc stopa odpowiada receptorami. Dlatego tak zapytałem, bo uczę takich metod moich studentów, tak, jak akupreksura, refleksologia i podobne rzeczy, tak? Więc tam są receptory, które odpowiadają toksynami. No i niestety połączenie zakończone. Zaraz sprawdzę energetykę i zobaczę i pomogę Pani w tym problemie. ...80% ładnie nam tutaj to zaczęło wzrastać. Niedynamicznie, spokojnie wytonowane. Dokończę. Jeżeli Pani oczywiście mnie dalej słyszy, mam pewność tego, można w takiej sytuacji, nawet bardzo jest wskazane, powiedziałbym, że nie ma lepszej lub gorszej jakości miodów, ale są też takie miody, które można by było przyjąć, że są gorszej jakości, bo takowe się zdarzają, możemy ich użyć, 2-4 łyżki na przykład na niedużą miskę wody ciepłej, przygotowanej, trzymać nogi, moczyć nogi i stopy. Miód jest antyoksydantem, drodzy Państwo, więc dlatego miód jest tym preparatem takim, nazwijmy to tak, odtruwającym organizm. I bardzo, bardzo jest wskazane, teraz szczególnie, nawet gdy będziecie Państwo mieli te pierwsze miody majowo, czerwcowe, chociaż w tym roku sezon jest opóźniony dosyć mocno. Możecie to wszystko się tego dowiedzieć, drodzy Państwo, na mojej stronie oficjalnej facebookowej Zbyszko Patyk, jak również zajrzyj na moją stronę internetową zbyszkopatyk.pl, jak się ze mną kontaktować, być może właśnie w kwestii będziecie zdecydowani, a jest to wyjątkowy naprawdę czas, więc nie przegapcie go, przesilenia, że możecie się również ze mną skontaktować indywidualnie. Nie czekać, nie wyczekiwać, drodzy Państwo, znajdziecie kontakt do mnie na mojej stronie internetowej, będziecie na bieżąco i będziecie również mogli obejrzeć archiwalne materiały z ceremonii ognia poprzednich od wielu, wielu lat, nawet przed kilku dekad, drodzy Państwo, bo wszystko w internecie jest, nic nie ginie, jak my to nazywamy, tak? Dlatego jest taka możliwość, drodzy Państwo, żeby przeżywać tę chwilę jeszcze raz. Tak jak powiedziałem, osoby, które naprawdę chcą głęboko i mocno przeżyć tę ceremonię, to kontaktując się ze mną otrzymają instrukcje, informacje, jak należy się przygotować w tym dniu. Nie jest to skomplikowane, ale też, jak powiedziałem, nie jest to dla osób, które
chcą głębiej wejść w ten temat. Ja zdaję sobie sprawę, że wiele osób po prostu chce tylko wyłącznie jakby skorzystać z tej możliwości, jaką jest ceremonia ognia i dalej jakby nie absorbować sobie tym głowy. I to też jest dobre postępowanie i to też jest słuszne. Natomiast jeżeli chcemy jakby głębiej wejść, poznać określone metody, określone techniki również i sposoby na to, żeby sobie poprawić jakość życia, żeby sobie poprawić jakby również swój byt. Drodzy Państwo, czytajcie, czytajcie, czytajcie i oczywiście sami chwalcie się, co się w Waszym życiu zmieniło, bo będzie to budujące dla innych osób. Jeżeli nikt o tym nie wie, no to tak naprawdę nie ma to najmniejszego, głębszego znaczenia. Ceremonia, misja ceremonii ognia, którą założyłem wiele lat temu, służy temu, żeby pomagać ludziom, żeby iść w ceremoniale świeckim, a również przede wszystkim doświadczać bardzo głębokiej transformacji duchowej. Jeżeli będziecie o tym mówić i będziecie innym mówić o tym, jakie spotkały Was po tej ceremonii określone w Waszym życiu zmiany, pozytywne zmiany, bo tylko takie się dzieją, bo ceremonia jest ponad wszelką inną, ponad wszelki inny rytuał. Tak jak zresztą zapowiada o tym księga zwana Satkija Saradibika, według której zasad ja stosuję tę ceremonię. Co to oznacza? W sanskrycie te słowa znaczą bardzo wiele i głębokie wartości przekazują duchowe. Gdyby przetłumaczyć to na język polski, to jest światło, lampa niosąca, rozświetlająca ciemności ignorancji duchowej i wszelkich innych rytuałów, drodzy Państwo. No więc trzeba wierzyć tym słowom, ponieważ one mają 5000 lat ponad, słowa spisanego i ugruntowanego w bardzo wielu, wielu milionach, bym powiedział, różnego rodzaju wykonywanych w różnych regionach świata właśnie ceremonii, które służą poprawie losu człowieka. Jeżeli człowiek chce doświadczyć głębi duchowych, a mówi księga dalej w ten bardzo jasny sposób. Jeżeli nie poddasz się takiej samskarze, ceremoniałowi, oczyszczeniu, to nie uczynisz wręcz postępu duchowego. A każdemu przecież zależy na tym, żeby ten postęp duchowy uczynić, aby być tym, który zdecydowanie więcej doświadcza, głębiej doświadcza i jest wolny od wszelkich uwarunkowań. Jeżeli nawet go dotykają, to jest w stanie poradzić sobie z nim i uwolnić się od wszelkich pokus, uwarunkowań i tak dalej, i tak dalej. Przekleństwem dla wielu osób, mimo że jest to bardzo przyjemne, bywa nawet jedzenie, które może doprowadzić do bardzo ciężkiej choroby, do bardzo wielkich powikłań. Więc istotne jest, drodzy Państwo, żeby nawet w takich sytuacjach, dlatego jak wiecie, moi drodzy, szczególnie ci, którzy są moimi, że tak powiem, przyjaciółmi duchowymi, kręgu duchowego, wszystkie te osoby, które są jakby zaangażowane również w potencjał swojego zdrowia, to wiedzą o tym, że tworzę taki cykl od dłuższego czasu, od 2 lat bez mała, tylko świadomość, w którym udzielam wykładów, porad zgodnie z zasadami ksiąg starożytnych, czyli zgodnie jakby z zasadą, która obowiązuje nas wszystkich od początku świata, aż można powiedzieć po jego głębszą zmianę, tak? Bo nie uznają czegoś takiego jak koniec świata, nie ma czegoś takiego jak koniec, jest początek nowego, więc jakby nie istnieje w ogóle taka definicja. Dlatego też, kochani, teraz jest nowy początek, jest nowa rzeczywistość, jest dzisiaj to, że możecie dzięki ceremonii ognia przeżyć, doświadczyć i uwolnić się od pewnych dolegliwości, które Was, nazwijmy tak, w tym samym okresie, w ubiegłym roku w pewnym sensie mogły zdominować lub też zaszkodziły, lub też istot i szczególnie tych bytów niejasnych. Dlatego też dzisiaj mój ulubiony, bym powiedział, kwiat, jaśmin, którego w moim ogrodzie jest bardzo, bardzo dużo, reprezentuje czystość, boskość, wolność, jak już dzisiaj zacytowałem, zgodnie z zasadą roślin biblijnych, to on jest tym, który pozwoli Ci dzięki swoim właśnie zapachowi, dzięki swoim wrażliwym i delikatnym substancjom, olejkom, które się w nim znajdują, jest w stanie poprawić nastrój i humor. Jak widzicie, moi drodzy, dzisiaj rzeczywiście będzie ekspansja mojego dobrego samopoczucia i humoru, że tak powiem. Zachęcam Was do współpracy, zachęcam Was do kontaktowania się ze mną.
skorzystajmy z tego wspólnego nośnika energetycznego. Oczywiście ja tutaj to mówię jak zawsze z humorem i żeby Państwa zachęcić. A jeszcze jedna ważna informacja, drodzy Państwo. Teraz jest ten okres tygodnia, dwóch, czasem trzy, przy dobrej pogodzie, bo gdyby była słota deszcz, to ten jaśmin nam błyskawicznie opadnie z kwiatów i już nie będzie nas cieszył ani nas radował swoimi kwiatami. Teraz, gdzie tylko macie możliwość, bo są te okresy, okres róży, okres jaśminu, to teraz korzystajcie tego i trzymajcie w domu. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, z tej strony Helena, urodzona 16.06.56. Tak. Chciałabym, panie Zbyszku, się zapisać na ceremonię ognia. Tak, tak. Już zapisuję. I oprócz tego, panie Zbyszku, strasznie mi nogi tak puchną, że po prostu buty mi nie chcą wejść. Rozumiem. Nawet na nogę. Od długiego czasu czy teraz, w tym okresie tego gorąca? No mi puchły cały czas, ale tak, nie tak 65. mocno jak teraz, Woda się zatrzymuje w organizmie znacznie, nerki słabo pracują. Pije pani dużo płynów? No w tej chwili wypijam, panie Zbyszku, tak 2,5 do 3 litrów dziennie wody. Dużo. A ruch? Jest ograniczony. Właśnie. I w tym momencie nerki sobie nie dają rady, zatrzymują tę wodę i no bo wiadomo, że jeżeli nerki filtrują krew, to również i ten moment jakby tutaj przytrzymania. Dobrze, nie ma co, dzisiaj jaśmin nam pomaga, ekspansja, kładziemy rękę na lewą nerkę szczególnie, tak. Jeśli jest to możliwe i wdychamy, tak, wdech nosem, wydech ustami. I już tutaj oczyszczam, już idziemy w oczyszczenie. Krótki wdech, dłuższy wydech. Proporcja 1-4. Czyli długo, 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 tak żeby uruchomić ten proces, który się tam będzie dział. Ten oddech powoduje to, że od wewnątrz przepona naciska na nerki, na nadnercza, przymusza je niejako do skurczu i do wypuszczenia tego, co się tam w nich zgromadziło, tak? No, to nie będzie jak pompa sącotłocząca, ale chodzi o energetykę, tak? Jest to jak zaciskanie ręki i rozluźnianie, zaciskanie, rozluźnianie, więc krótki wdech, długi wydech, żeby ta przeponka nam tutaj fajnie pracowała. Jeżeli pani ma jeszcze mało ruchu, mało ograniczony jest ten organizm jakby w dynamice przepływu krwi, no bo wiadomo, że nogi puchną, no bo po prostu ta krew zastoinowa, która zostaje, limfa i płyny, no nie jest w stanie wypompować do góry, tak, przebić się przez żyłę wrotną, tak? Już oczyszczam. Oddychamy, a ja oczyszczam cały czas. Wdech nosem, wydech ustami. To wyraźnie się odczuwa na przeponie, wyraźnie się odczuwa na brzuchu. Jak człowiek wypuszcza powietrze, to jest uczucie wklęsłości. Tak oddychać, żeby się po prostu jakby ciało nagle pochylało, zapadało, tak? No działamy. Dobrze. Zmieniamy rękę na drugą stronę. Prawa na prawą nerkę. Tak. I to samo oddech. Świetnie. Pani Heleno? Tak. Teraz proszę dwie ręce
potrzeć, tak jakby, wie pani, zacierać ręce na grubszą kasę, coś w tym rodzaju, tak? Tak. Pocieramy, aż się zrobią gorące i szybciutko położyć na dwie nerki z tyłu. 10-15 razy takich pocierań. Ciach, rozgrzewamy, aż się zapalą i kładziemy na nerki. Tak 3 razy. Już? Tak, już robię, panie Zbyszku. No dobrze, no. A teraz drugi raz już? No. I za każdym razem. I tak jak pani czuje, że ta woda się wzbiera w organizmie, tak, że są te nogi obśmiałe, w ten sposób robimy. Oddychamy wdechem wody, dobrze, wdech nosem, wydech ustami. Jedna nerka, zaczynamy zawsze od lewej. Lewa, dobrze, nerka, prawa nerka, pocieramy potem ręce i kładziemy na 2, 3, 4 sekundki. Takie intuicyjnie, tak? Dobrze. No. I będzie ok. No i oczywiście nogi moczyć, jeśli jest to możliwe, codziennie. Miodzik, 2-3 łyżki, taka emulsja. Tak, żeby było wyraźnie czuć, że on się trochę, że się, jak pani weźmie, wsadzi palce do wody, to żeby czuć, że on się ślizga. Dobrze. Nie za dużo, nie za dużo, tylko tyle, żeby właśnie antyoksydantem po prostu puścić toksyny z nóg. I zobaczy, dobrze, pani, będą bardzo szybkie efekty. Pani ma cukier wyższy, niższy? Tak, bo ja choruję na cukrzycę. Tak, nie? Wiem, no dlatego pytam, czy wyższy, no, czy niższy? No znaczy, panie Zbyszku, tak, no, tak mi skacze, nie? Teraz troszeczkę się zmniejszył ze względu, że no, nie jem w ogóle żadnych mącznych rzeczy. Rozumiem, no trzeba unikać makaronów mącznych, tak, i tak, tak dalej, i tak dalej, no. Jest pani na metforminie? Nie. Ja mam, ojej, jak one się nazywają, glukofaż. To jest metformina. Tak, tak. To jest metformina. Dobrze, wszyscy mają to. Dobrze, okej. Okay. Tak tylko zapytałem, żeby wiedzieć, bo widzę tutaj właśnie ten taki, no może być bardzo duża różnica. Dobrze, to ten temat sobie zostawimy. I dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Siedemdziesiąt osiem, siedemdziesiąt dziewięć, energetyka. Dobrze. Dobry start energetyczny. Kochani, dzisiaj również około północy standardowo, więc wyczekajcie, poczekajcie. Zrobię również dla was oczyszczenie mocą żywiołów. Wysyłamy SMS o treści OMZ, oczyszczenie mocą żywiołów. I te osoby, które właśnie w ten sposób się ze mną skomunikują, OMZ macie, drodzy państwo, na dole wyświetlone imię, data, intencja, 7416, będą uczestniczyły w tejże właśnie ceremonii. Dlaczego, kochani, jest to bardzo ważne? To jest dokładnie, ja nie chcę porównań specjalnie jakichś dawać przykładów, które znacie na co dzień. Jakby SMS jest tym takim z waszej strony w pewnym sensie taką, to ja nazywam w języku wschodnim, bardzo daleko wschodnim, daan, czyli darowizną, ale to jest o wiele głębsze, etymologia tego słowa jest o wiele głębsza, ponieważ daan to jest darowanie, ofiarowanie swoich uczuć, swoich emocji, swojego, jakby swojej, za swoją zgodą, swoją wolą. Nie da się tego wymienić jakby na jakąkolwiek formę materialną, jakiegoś datku na tace, czy SMS i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze, ale generalnie materialnie musi się to jakby w ten sposób objawić. Od dawien dawna, od zarania dziejów, jak wiemy z historii, nie powstałyby nigdy ani piękne jakieś budowle, ani jakieś piękne obiekty, które dzisiaj cieszą oko, gdyby nie zaistniała jakby forma daru, przede wszystkim właśnie tego daan duchowego, odniesienie do tego właśnie procesu. Jeżeli mamy jakby taką głównie intencję, to ta energia, drodzy państwo, płynie i płynie do tego miejsca i do tego wydarzenia, którym ma zagościć. Materialna forma jakiego właśnie, jakiegokolwiek datku, jakiegokolwiek daan jest tylko wyrażeniem mojej woli.
I to nie jest tak, że ja coś daję i należy mi się za to zadośćuczynienie. Właśnie, jeżeli coś daję i daję w formie duchowego transformowania energii, wymieniając to w formie materialnej, to jest to przywilej, jest to błogosławieństwo i przywilej. Nie każdy może w ten sposób zainicjować. To jest tak, jak wielokrotnie Wam przypominałem, a szczególnie możecie to właśnie w głębi przemyśleń i obejrzeć w moich wykładach Tylko Świadomość, gdzie często poruszam właśnie takie tematy, które są zgodne z zasadą ksiąg i mówią właśnie, jaki jest cel takiego wydarzenia w naszym życiu, jak spotkanie człowieka biednego, który tak naprawdę potrzebuje przede wszystkim Twojej właśnie akceptacji, Twojej adoracji. Jeżeli kogoś obdarowywujesz, dajesz dla niego dan, dajesz z głębokiej wiary w to, co robisz i serca, to przypodobasz się planecie, która nazywa się Saturnem. I mówiłem, jak to właśnie wygląda. Jutro macie, znowu, zawsze w każdym tygodniu mamy taką jedną szansę, po co nam każdego dnia. Wystarczy, że raz w tygodniu właśnie nastawisz się na to, że ten cały dzień poświęcisz dla ludzi cierpiących, ubogich, chorych. Możesz iść odwiedzić kogoś bezimiennego w hospicjum. Możesz z nim posiedzieć, pogadać. Możesz mu podarować książkę do czytania. Możesz pogadać i usiąść z kimś, kto jest, nazwijmy to tak, żebrakiem. Chociaż to jest takie trochę brzydkie słowo, które właściwie można powiedzieć, że czasami nawet ci bardziej bogaci są większymi żebrakami. Ale to tylko taka jest moja metafora, że bo ktoś, kto nie ma daru miłości, nie jest obdarowany miłością, to rzeczywiście może być bardzo ubogi i bardzo żebrzący. O taką właśnie miłość, bo chce ją czasami nawet kupić różnymi sposobami. Więc to jest coś, co jest przeciwstawne do tego, co Ty możesz wszystkim ofiarować. Więc pamiętaj, że możesz to zrobić. Jeżeli nie masz takiej możliwości, żeby zająć się dziećmi ubogimi, zająć się cierpiącymi, kimkolwiek, zaopiekować się właśnie w sobotę i zająć się właśnie osobami starszymi, zająć się osobami chorymi, po prostu poświęcić swój czas, swoją miłość i współczucie, to wtedy zrealizujesz absolutnie ten dan, o którym mówię, tak ładnie brzmiąco głęboko, dan, czyli to ofiarowanie, ofiarowanie współczucia i miłości. W ten sposób realizujesz swój cel. Oczyszczenie mocą żywiołów jest przeze mnie praktykowaną metodą, jak wiecie, drodzy Państwo, bardzo głębokiej drogi duchowej, bardzo głębokiej ścieżki duchowej, którą reprezentuję jako nauczyciel duchowy. Jedną z wielu, bo również drogę mistyki uzdrawiania. To są drogi, które całe życie mnie prowadzą i prowadzę ja również w tych kategoriach. Jeżeli chcecie nabierać wiedzy duchowej i chcecie stać się właśnie jakby członkami społeczności duchowej, to możecie się zawsze do mnie o to zgłosić, żeby uczynić dalszy postęp duchowy. I oczyszczenie mocą żywiołów jest absolutnie tym jakby to określić, nasuwa mi się takie właśnie skojarzenie tym oczyszczeniem, tym takim wstępem do uczestniczenia w ceremonii ognia, która jest naprawdę wyjątkową ceremonią w samym swoim wymiarze. Moi drodzy, dostaję bardzo dużo informacji źle powiedziane, pochwał, błogosławieństw i wszelkich innych radości z tego płynących z całego świata, od wielu ludzi, ponieważ mam bardzo wielu obserwatorów na świecie, osób na stronach facebookowych i wielu innych, drodzy Państwo, i kontaktów. I czynię ceremonię ognia w bardzo wielu miejscach na świecie. Właściwie to wszędzie. Praktycznie można powiedzieć, że chyba we wszystkich największych takich, nawet nazwijmy, miastach czy państwach w Europie chociażby, gdzie cyklicznie to robię. Możecie to oczywiście zobaczyć w internecie i możecie zobaczyć chociażby na mojej stronie facebookowej. Nie jest to jakby moja tutaj sugestia w tej chwili, żeby Państwa też jakby w pewnym sensie zaprosić, przede wszystkim zaprosić do tego wspaniałego ceremoniału. I przechodzę do Waszych SMS-ów. Linia telefoniczna jest wolna. Pozwoliłem sobie dzisiaj na taki wstęp, moi drodzy, no bo naprawdę jutro i pojutrze już będzie się działo, będzie ceremonia ognia, więc jakby to
to jest, jak powiedziałem, ostatni, bym powiedział, godziny tego, żebyście w tym okresie czasu zauczestniczyli. Dlaczego jest to ważne, żebyście się zgłosili? Dlatego, że jesteście wtedy pełnoprawnymi osobami uczestniczącymi w tejże ceremonii. Nie sprawdza się to w sytuacji, kiedy ktoś by chciał zauczestniczyć, bo ma taki przywilej serca i tak dalej, i tak dalej. Jest to tak, że oczywiście, że ta energia idzie do wszystkich istot i reprezentuje energię, można powiedzieć, współczucia, miłości i błogosławieństwo dla wszystkich istot czujących. Oczywiście, że tak. Ale kiedy wyrażasz zgodę, to jak mówię, często mi się nasuwa, no bo oczywiście wszyscy żyjemy w takiej właśnie tradycji, chociażby czy tradycji, czy nawet religijności. Jest to taka możliwość, w której przygotowujesz się jak do komunii dosłownie. Dlatego mówię, to są ceremoniały świeckie, ale żeby to jakby wyrazić słowami i powiedzieć, jak ważna jest to chwila i jak wiele osób właśnie wtedy to mocno przeżywa i jakie są tego następstwa, dlatego pozwalam sobie takich używać zbliżonych określeń, drodzy Państwo. Nie lubię takich słów, które mówią energia i tak dalej. Ja nie powiedziałbym, że czasami wręcz przez usta mi nie chcę przejść, jak powiedzieć, nie powiedzieć Bóg, Stwórca, tylko energia. To dla mnie jest to takie troszeczkę jakby iluzoryczne, tak? Ponieważ to jest osobowość, to jest świadomość bycia, skąd pochodzę. Na obraz i podobieństwo stworzyłem Cię. Czyli takiego samego, czyli doskonałego w swojej formie życiowej, aczkolwiek przecież różne są nasze drogi. I zaczynam SMS. Panie Zbyszko, proszę o oczyszczenie czakry i energię uzdrawiającą dla syna Sławomira, urodzonego 25. I tutaj troszkę data jest zagmatwana. Odnajdę właściwą, 25.3.71. Na czas leczenia chemia, prawa strona szyi, guz, pisze pani Genovefa. Tak, pani Genovefa, oczywiście wiem, pamiętam i zachęcam do tego, żeby dla syna stosować inwokacje dużo, dużo, dużo. Pamiętajcie, kochani, i to będę zawsze przypominał, ja w tej chwili poszukuję tej daty, bo mam tutaj to ze sobą, z poprzedniego programu notatki. I odtworzę tę datę. Sławomir. Jest. Dobrze. Możecie, moi drodzy, jeżeli mnie o to poprosicie, bo jest bardzo ważna moja zgoda na to, będę Was wtedy wspierał. Oczywiście, jeżeli zastosujecie inwokację w swoim własnym czy czyimś imieniu, to będzie to działać. Będzie to działać, ale jeżeli będziecie mieli moje błogosławieństwo na ten czas, na to działanie, to będziecie o wiele silniejszy. Dlatego, że będziecie silniejszy linią mojego przekazu. I będziecie silniejszy, czyli mistrzów uzdrowicieli, i będziecie silniejszy wszystkimi tymi osobami, które teraz wykonują, to są setki, a może już tysiące osób, które wykonują te inwokacje codziennie na całym świecie, drodzy Państwo. Więc będziecie bardzo mocno wtedy wspierani, bo tak to właśnie działa. Wszystko, co nawet bardzo popularne, modlitwy, mantry, czy jakiekolwiek inne autosugestie mają zawsze autora i muszą mieć jakby jego, nazwijmy to tak, zezwolenie, bo inaczej to się jakoś nazywa. Więc dlatego warto jest, żebyście Państwo tak czynili. Tutaj Pani Genovefo, powinna Pani wykonywać tę inwokację, poświęcić, to nie jest dużo czasu, 20-30 minut dziennie. Plus do tego dołożyć oddechy, szczególnie oddech powietrza. Boże Wszechmocny, Boże ożywczym strumieniem powietrza, oczyści, uzdrów Sławomira, uzdrowi jego ciało, uzdrowi jego serce, uzdrowi jego duszę.
Boże Wszechmocny, Boże, ożywczym strumieniem powietrza, oczyść i uzdrów Sławomira, uzdrów jego ciało, uzdrów jego serce, uzdrów jego duszę. Boże Wszechmocny, Boże, ożywczym strumieniem powietrza, oczyść i uzdrów Sławomira, uzdrów jego ciało, uzdrów jego serce, uzdrów jego duszę. Zakładam błogosławieństwo i ochronę, uwolnienie wszelkiego cierpienia i bólu. I natychmiastowe, całkowite uzdrowienie. Przysyłam uzdrawiający promień. Mocy uzdrowienia, lapis lazuli, oczyszczający i uzdrawiający. I pozdrawiam. To, co zrobiłem w tej chwili, jest o wiele silniejsze niż oczyszczanie czakr. Czakry poprzednio oczyszczałem. I nie ma tutaj, w tym przypadku, potrzeby oczyszczania tych ośrodków. One funkcjonują prawidłowo w tej chwili. Oczyszczający promień lapis lazuli, promień uzdrawiający, uwalniający. Taką zasadą w takiej sytuacji, jak Pan tutaj choruje na nowotwór i guz, to przede wszystkim nie wolno doprowadzać do przemęczenia, do zniechęcenia ciała, do czegoś, co można powiedzieć, staje się zanieczyszczone. Takowoż to dotyczy pożywienia, dotyczy to leków. Przede wszystkim pożywienie czyste, jarskie, lecznicze, o leczniczym strumieniu, czyli o tak zwanej piezoelektryczności. Jeżeli pokarm w ustach, drodzy Państwo, kiedy go zjadamy, tak jakbyśmy świeżo, powiedzmy, pierwsze jabłka zerwali z drzewa, i kiedy gryziemy, dosłownie nam tryska sok pod zębami i miąższ jest taki soczysty, to nazywamy zjawiskiem piezoelektryczności, czyli wtedy ładunki elektromagnetyczne, siła oddziaływania piezomagnetycznego na cały układ komórkowy jest ogromna. Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie jabłka, które często kupujemy, tak, mówię tak w liczbie mnogiej, czy kupujecie w sklepie, jabłka są bez absolutnie energii. To jest produkt martwy. On nie ma żadnych wartości uzdrawiających. Może się nadawać na jakieś soki, cokolwiek innego, ale wtedy musimy mu nadać siłę energii. Wtedy musisz po wytworzeniu w wyciskarce czy sokowirówce trzymać rękę nad naczyniem i nadać mu życie. I nadać mu życie, ponieważ w tym soku, kochani, nie ma życia. Mówię tutaj jako doświadczony mistrz bioenergoterapii, mistrz reiki i wielu, wielu innych metod, a przede wszystkim mistrz uzdrawiania duchowego, gdzie uczę wielostopniowego transformowania i przetwarzania, szczególnie promując szkolenia i kursy dla uzdrowicieli, czyli tych, którzy już mają jakąś drogę swojej edukacji duchowej i zawodowej. Zasadniczo nie prowadzę szkoleń dla laików. Będąc wykładowcą studium psychologii psychotronicznej, jak wiecie, drodzy Państwo, od kilku dekad kształcę studentów, którzy Was potem wspomagają, czy też nawet leczą, bo na kierunkach są osoby o wykształceniach bardzo różnych, ale też również i wielu znakomitych lekarzy. Więc, drodzy Państwo, dlatego powiedziałem i leczą. I tutaj jest bardzo ważne, żeby ten strumień leczniczej przesyłanej energii
był właściwy. Ja już wam kiedyś, moi drodzy, opowiadałem, że moi studenci przechodzą, kiedy przechodzą egzamin praktyczny, oprócz oczywiście teoretycznego i pisemnego, to w egzaminie między innymi są sprawdziany i testy, gdzie trzy naczynia energetyzuje swoją własną dłonią i nie zdarzyła się taka osoba, która by przy swojej wrażliwości i skupieniu nie znalazła tego naczynia, które zostało przeze mnie naenergetyzowane z wodą lub różnymi nasionami, ziarnami, ryżem, czy zbożem jakimkolwiek, tak? Coś, co posiada w sobie jakąś dawkę życia. Więc kiedy to energetyzuję właśnie w taki sposób, tak jak powiedziałem, nie zdarzyła się taka osoba. To na pewno ci, którzy dzisiaj słuchają, to o tym doskonale wiedzą, o czym ja mówię, bo też zawsze wielu jest moich i studentów, i uczniów, i wiele osób, które bym powiedział, zaliczam zawsze do grona przyjaciół, tych, którzy ze mną współpracują na poziomie swojego własnego uzdrowienia. Bo bardzo ważna jest inwokacja dla mnie, dla ciebie, dla każdego z nas. Bo jest czym, moi drodzy, jest zasadą główną dobrego zdrowia i długowieczności. Bo ona jest jak wykąpanie się, jak ablucja, jak dosłownie coś, co każdego dnia i codziennie uwolni cię z wielu cierpień. Dlatego zachęcam tutaj. Dlatego też pozwolę sobie taki na krótki wykład, bym powiedział wręcz, dla pana Sławomira jest to wręcz, powiedziałbym, konieczne. I dla każdej osoby, która się mierzy z jakąś poważną chorobą, mierzy się z jakimś poważnym cierpieniem. Kochani, uzdrowienie to nie jest tylko pozbycie się objawów, pozbycie się choroby. Uzdrowienie to jest twojego ducha, zmiana twojego nastawienia, zmiana twoich zwyczajów, zmiana ciebie, to jest uzdrowienie. Dlatego mówię o uzdrowieniu duchowym, bo jest to zmiana ciebie. Jeżeli nie zmienisz siebie, nie uwolnisz się od żadnej choroby. Nie ma takiej choroby, z której byś się uwolnił czy operacją, czy jakąś rehabilitacją, czymkolwiek, jeżeli nie zmienisz siebie. Twoja choroba jest wynikiem twoich przyzwyczajeń, twoich nawyków. Lub też ktoś ci w tym jeszcze pomógł, żebyś się nie zmieniła i nie zmienił. Więc musisz studiować wszelkie nauki o uzdrowieniu. Musisz podjąć jakby takie uzdrawiające nabożeństwo każdego dnia, żeby mieć moc uzdrowienia. I to jest bardzo istotne. W życiu każdej osoby, która chce stosować określone praktykowanie w czasie choroby. Ja już kiedyś powiedziałem, drodzy Państwo, jeżeli chcesz już się uzdrowić, to nawet 6 razy na dobę musisz zastosować to lekarstwo. Jak każde inne. Skoro możemy przyjmować tabletki 2, 3, 4 razy dziennie, dlaczego nie możemy przyjąć tabletki w postaci duchowej inwokacji, w postaci duchowego transformowania? Ten lek, który przyjmujesz na co dzień, bo uważasz, że tak musi pozostać, czasami nawet przez całe życie, to miej świadomość tego, że tym lekiem, który jest najmocniejszy, i wzmocnij te leki, które przyjmujesz, a oczyści je z toksyn i uwolni z toksyn. Bo jak wiemy, kiedy przyjmujesz jakiekolwiek lekarstwo, jakąkolwiek farmakologię, to wiesz o tym, że masz 3 wskazania, a 30 przeciwwskazań, tak? Wiemy, jak wygląda ulotka. Część na ma centymetr, część na nie ma więcej. Ale bardzo dobrze, że to tak właśnie funkcjonuje, bo wtedy mamy świadomość, jesteśmy ostrzeżeni. A co za tym idzie? Organizm wtedy zaczyna się bronić. Jest w tym pewna logika, jest w tym pewien sens, bo jeżeli wiesz, to twój organizm jest tak mądry, komórka myśli w kategoriach takich, o których ty nie myślisz, ona się broni przed toksynami. Ja nigdy nie powiedziałem, że cokolwiek, co nam się czyni, co się dzieje, służba zdrowia jest do tego, żeby cię pomagać i cię uwalniać od chorób. A ty masz naczelne zadanie, żeby uwolnić swojego ducha, żeby rozpocząć studiowanie i gromadzenie wiedzy na temat uzdrowienia. I to będzie twoim zawsze zadaniem domowym. I następny sens. Na wizji. Proszę o oczyszczenie aury, czakr, ochronę, uzdrowienie.
Mam nadciśnienie. Marianna urodzona 3 września 1953. No i czekam na Wasze SMS-y i Wasze telefony, drodzy Państwo. Jak zawsze, im więcej tego będziemy mieć do zrobienia dzisiaj, tym lepiej. I po przerwie się spotykamy. Zapraszam. Witam serdecznie, mam na imię Beata i mam przyjemność zaprosić Państwa do oglądania i brania czynnego udziału w moich programach w EZO-TV. Już od 8 lat jestem obecna w Waszych domach i z ogromną radością pomagam wszystkim tym, którzy o to poproszą. Czytam karty Tarota i pracuję z energią Reiki. Oczyszczam Was energetycznie i pomagam pokonać wszystkie problemy życiowe, które staną na Waszej drodze. Pomoc innym poprzez moją pracę jest i będzie moją pasją. Od ponad 20 lat pomagam innym, wykorzystując królewską wiedzę, jaką jest astrologia. Tysiące zinterpretowanych horoskopów sprawiły, że mogę z dużą precyzją wskazać Państwu rozwiązanie Waszych problemów, podpowiedzieć najkorzystniejsze daty, wskazać mocne strony. Horoskopy partnerskie, ustalanie przyszłości związku, diagnozowanie przyczyn problemów i podanie skutecznych rozwiązań to tylko niektóre z moich możliwości. Moje umiejętności sprawiają, że chętnie i z zadowoleniem Państwo do mnie powracają, czym czuję się zaszczycona. Dziękuję. Astrolog Merkuria. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w telewizji ezoterycznej w EZO-TV. Zapraszam do oglądania moich programów. Nazywam się Iwona Turley, jestem medium, łącznikiem między światem żywych a światem umarłych, parapsychologiem, tarocistką i numerologiem kabalistycznym. Prowadzę wiele kursów, warsztatów, również wykładam w szkołach psychotronicznych, ezoterycznych. Natomiast EZO-TV prowadzę specjalnie dla Państwa programy, w których buduję Waszą przyszłość, pokazuję Waszą przyszłość, ale również oczyszczam energetycznie i odprowadzam złe energie. Zapraszam serdecznie do zaglądania również na naszą stronę internetową www.ezotv.pl, ale też do lajkowania naszej strony na Facebooku EZO-TV w TOTV. Będziecie wtedy Państwo na bieżąco zawsze z naszymi programami, również przede wszystkim z moimi programami w EZO-TV, na które szczególnie Państwa zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Zbyszko Patyk. Jestem naturoterapeutą z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Jako terapeuta, wykładowca oraz mistrz, nauczyciel uzdrawiania duchowego chętnie pomagam w rozwoju duchowym, a tysiącom z Was przynoszę ulgę w cierpieniu i choroby. Jestem autorytetem, ekspertem oraz mistrzem wielu metod uzdrawiania. Jeśli podejmą Państwo ze mną współpracę w moich programach EZO-TV, jestem przekonany, że osiągniemy cel, jakim jest Wasze szczęście, zdrowie i dobrobyt. Zapraszam na moje programy do EZO-TV. Zadzwoń, napisz, pomogę również Tobie. Mistrz uzdrawiania duchowego Zbyszko Patyk. Witam Państwa, nazywam się Katarzyna Graczak-Paluch. Jestem medium oraz tarocistką. Zapraszam do oglądania programów EZO-TV, podczas których możecie korzystać z mojej wiedzy ezoterycznej. Odpowiem na pytania z każdej dziedziny życia. Miłość, praca, finanse, partnerstwo. Podpowiem, jak rozwiązać trudne sytuacje życiowe. Pamiętajcie, że decyzja należy do Was. Warto wiedzieć, jakie są rady i ostrzeżenia na drodze do sukcesu i szczęścia. Pomogę Ci. Do zobaczenia w programach EZO-TV. Medium Katarzyna. Thank you.
Zbyszko Patyk, zapraszam do udziału czynnego. Drodzy Państwo, czekam na Wasze SMS-y. Bądźcie aktywni. Jak najwięcej chcę Wam dzisiaj pomóc. Dzisiaj jest naprawdę bardzo piękna, nośna energia. Cieszę się bardzo, że jesteście aktywni, wysyłając SMS-y na ceremonię ognia, również oczyszczenie mocą żywiołów. Ale bądźcie też, drodzy Państwo, aktywni telefonicznie i SMS-owo. I tutaj już przechodzę do SMS-a z prośbą o oczyszczenie aury, czakr, ochronę uzdrowienia i również w nadciśnieniu dla Pani Marianny, urodzonej 3 września 1953 roku. Już oczyszczam ciało eteryczne. Oczyszczam ciało astralne. I oczyszczam ciało mentalne. Oczyszczam pierwszą czakrę. Oczyszczam drugą czakrę. Oczyszczam trzecią czakrę. Czwartą. Piątą, szóstą i siódmą. Zakładam błogosławieństwo i ochronę i robię dla Pani przekaz. I następny SMS. Pani Wiesława, 19 luty 1956 rok. Witam Panie Zbyszko, mój wnuk Krzysztof, urodzony 27 sierpnia 2018. Jak się według... już spróbuję... Krzysztof, 27 sierpnia 2018. Wnuk się jąka. Według mnie to jąkanie jest nabyte. Przepraszam. Wystraszył się deszczownicy pod prysznicem. Przepraszam. Opiekuj się teraz nim i jak coś chcę powiedzieć, każe mu głośno krzyczeć. Wtedy powie normalnie. Proszę mu pomóc, proszę dla mnie o pozwolenie na inwokację, tak? Dobrze. Zakładam błogosławieństwo dla inwokacji. 27 sierpnia 2018. Teraz sprawdzę dokładnie. Takie nurtujące dosyć pytanie, czy jest to dobra metoda, żeby w ten sposób jakby motywować wnuka. Zaraz zobaczę ten poziom energii i tej transformacji wewnętrznej. Na pewno jest tutaj pewien klucz. Zaraz go rozblokuję. Czakra gardła jest czakrą komunikacji. Jeżeli są problemy, oczywiście problem z jąkaniem się u dzieci czy u dorosłych, jest to bardzo złożony problem i wieloczynnikowy i wielowarstwowy. Natomiast tutaj u dzieciaczka, 3-latek, tak, 2018. I rzeczywiście nastąpiła blokada z poziomu lewego płata tarczowego. Już oczyszczam czakrę zwaną Vishuddhi. Proszę z dzieckiem potrenować
śpiew na bazie głoski U. Trzymając lekko rączkę na gardle, dzieciaczek może śpiewać, nie musi nawet trzymać tej rączki, tylko przynajmniej 5 minut dziennie głoskę U. 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 Niska wibracja, przechodząca do wysokiego U. Śpiewnego, wznoszącego. I wtedy będzie nie tylko, że budzić czakrę gardła, bo każda czakra posiada swoją taką głoskę bidzia, głoskę rdzeń. O, I, E, A, U do poziomu piątej czakry. I zresztą te głoski wydajemy podczas spontanicznych, nazwijmy to tak, problemów, aktywności i tak dalej. Człowiek, który chce wyrazić w sobie, w swojej jakiś zachwyt, podniecenie, pobudzenie, używa wibracji O, O, O. Dziecko pierwsze z zachwytem coś nam chce pokazać, wskazać, wydaje głoskę O, 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 prawda? Znamy to wszyscy. Zatem, kiedy idziemy tą drogą sylab, bo oczywiście każda czakra posiada swoje bidzia mantra, sylaby, sylaby nasienne. Lam, nam, jam i tak dalej, i tak dalej. I to znajdziecie w każdej literaturze. Natomiast dotyczącej czakr i sylab budujących właśnie później system matryki mantryczny, który objawia się już przebudzeniem czakry w określonej wibracji sylabowej. Te podstawowe bidzia mantra lam, nam, jam, a podstawowe głoski O, I, E, A, U. I tutaj przebuduje niejako czakrę gardła, która się z jakichkolwiek powodów, czy deszczownicy, czy czegokolwiek innego, nam się blokuje. Tak, tak jak u dzieciaczka tutaj na poziomie wieku 3 lat. 3-latka to jest okres, drodzy Państwo, jak wiecie, pierwsza, druga, trzecia czakra, czakra niezwykłej komunikacji, bo trzecia czakra, Manipura, to jest czakra, która odnosi się do działania, czyli dziecko wtedy również przechodzi 3-latek wewnętrzną przemianę, wewnętrzną transformację działania. Jeżeli w jakikolwiek sposób zablokuję Manipurę, oczyszczenie powoduje uwolnienie tej czakry z nadmiaru emocji. Dlatego też dziecko działa ewentualnie na krzyk, czyli na ten pierwotny znak, w którym się zablokowała czakra Manipura, a wyrażenie jąkania to jest blokada czakry Vishuddha, czyli gardłowej. Więc teraz mostkuję, czyli krótko mówiąc, czakrę Vishuddha z czakrą Manipurą. To są czakry komunikacji. I ich światło jest wyrażeniem określonego działania przez komunikację. Jeżeli człowiek nie może wyrazić swojej komunikacji, to zamyka mu się oczywiście w przenośni czakra gardła. I tutaj te ośrodki zostały przeze mnie rozblokowane w tej chwili. Drogą dedukcji dobrze Pani tutaj jakby doszła, że ten jest blisko, tak, ten temat. Jeżeli będziemy tutaj podążać za takimi, drodzy Państwo, żywiołami również, bo tutaj ośrodek również wody jako sfera drugiego roku życia, kontakt z wodą może spowodować również tego typu sytuacje. Znam takie przypadki, jak wiecie Państwo, kilka ładnych dekad mojego życia zawodowego w kontekście medycyny alternatywnej, naturoterapii i medycyn dalekowschodnich również i standardowych. Pozwala mi zawsze wypowiadać się w ten sposób,
z punktu widzenia mojego doświadczenia zawodowego. Spotkałem w swojej, że tak to nazwijmy, górnolotniej karierze zawodowej wiele takich przypadków, szczególnie dzieci, które z opóźnionym, jak to nazywano, procesem komunikacji, czyli bardzo nie w wieku już powiedzmy 2 czy nawet 3 lat były problemy z komunikacją. Jak to niektórzy mówią, nie umiałem mówić. I ja dlatego powiedziałem, jak niektórzy mówią, dlatego że mówimy całym swoim ciałem, mówimy mową ciała. Więc dziecko świetnie się komunikuje z otoczeniem. A kiedy wymagamy od niego tego, żeby używało określonych form słownych, werbalizacji, to bardzo często może się i dzieje się tak właśnie w niektórych przypadkach, kiedy są zblokowane ośrodki energetyczne, czyli sploty nerwowe, bo czakra to jest określony splot nerwowy, tak jak czakra Manipura wspomniana przeze mnie, to jest splot plexus solaris, czyli splotu słonecznego, inaczej mówiąc, i to jest określona ilość, tak jak czakra ma określoną ilość płatków, tak samo odpowiada to określonej ilości par nerwów i to jest układ bardzo ważny, ponieważ jest to, nazwijmy to wprost, nasza psychosomatyka, ponieważ te nerwy, które rdzeniowe i obszarowo odpowiadające kontaktem swoich zakończeń nerwowych z określonymi narządami wewnętrznymi, czyli z żołądkiem, śledzioną trzustką, wątrobą itd., itd., to następuje reakcja, nazwijmy to tak, wtórna, czyli pewien proces komunikacji naszego organizmu z ośrodkiem nerwowym, jak i również ośrodkiem czakralnym, który jest przebudowaniem, niejako przemianowaniem tej naszej transformacji cielesnej w transformację duchową. I to się dzieje jakby cały czas rzeczywiście. Także bądźmy, droga Pani Wiesławo, dobrej myśli, że udało nam się to rozblokować. Bo jestem jakby pełen nadziei, że Pani również w tym uczestniczy. Tutaj, jeżeli prosi Pani o pozwolenie na inwokację, to oczywiście jej udzielam, ale też trzeba mieć świadomość tego, że trzeba to robić. Tak zresztą każde inne działanie. Moi drodzy, ja przypomnę jeszcze o tych SMS-ach, bądźcie aktywni. Ja, jak to wszyscy w tym okresie, również planuję urlop, więc żebyście za długo później na mnie nie czekali, no to też oczywiście możecie się ze mną kontaktować przez moją stronę internetową. Jak przypominam, zbyszkopaty.pl. Też jakby planuję urlop, więc też chciałbym, żeby Państwu jak najwięcej pomóc. Więc jakby tutaj w tej kategorii pomocy uzdrowienia, jak widzicie Państwo, ja Was nie zostawiam niejako tylko wyłącznie z tym obszarem, w którym się ze mną spotykacie, bo jeżeli otrzymujecie ode mnie inwokację, otrzymujecie ode mnie instrukcję niejako, bym powiedział, do sztuki świadomego oddechu, to dostajecie dosłownie lekarstwo energetyczne. I sposób na wyrażanie tego jest bardzo prosty. Dlatego też szczególnie też zachęcam te osoby, które osiągnęły określony, bym powiedział, cel uzdrowienia, to też, żebyście Państwo pisali o tym. Pisali do mnie, pisali na forach, pisali do ezo.tv. Jakie osiągnęliście sukcesy, bo to jest właściwie Wasz sukces i Wasze zaangażowanie. Moją rolą jest jakby przekazanie daru uzdrowienia i za tym też idąca instrukcja do tego, jak należy się tym posługiwać. Wszystko wymaga instrukcji. Tutaj, żeby osiągnąć owoce, przepraszam, suchość gardła, z tej wielkiej pasji, żeby Was przebudzić,
ta żarliwość powtarzania inwokacji jest niezbędna do tego, żeby osiągnąć owoce z tego powtarzania. Schronienia. No proszę. Nie, to był taki moment, w którym muszę sobie zrobić przekaz, bo ten czas mojego również, jak widzicie drodzy, tej ekspansji w moje gardło również czasami tej energii tutaj zaczyna w pewnym momencie troszkę brakować. Ale jak widzicie, już jest wszystko naprawione. I ten element żarliwości powtarzania jest niezbędny do tego, żeby osiągnąć owoce z tego powtarzania. Ale co za tym idzie? Przede wszystkim tworzy to schronienie. Schronienie, które jednoczy nas z energią duchów żywiołów. Co oznacza, że następuje taki związek, takie wzajemne oczyszczenie pomiędzy sobą a nimi. Taki związek wręcz. Ten związek byśmy mogli określić jako związek między duchem opiekuńczym a elementami strażnikami, tak można powiedzieć, tych duszków natury, które są powiązane, połączone z energią danego żywiołu. Jak to uczynić? Można to odmawiać w prosty sposób. Tej inwokacji jeszcze dzisiaj nie usłyszeliście, więc zaraz ją powtórzę. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza, każdego mojego oddechu, oczyść i uzdrow mnie, uzdrow moje ciało, uzdrow moje serce, uzdrow moją duszę. I można odmawiać to na stojąco, trzymając ręce uniesione do góry, wnętrzem do siebie, tak jak Państwu pokazuję. I można też kierować się w stronę odpowiedniego żywiołów, w określoną stronę świata. Zaznaczam, że praktyka jest praktyką inicjacyjną i nie należy jej stosować bez zezwolenia. Dlatego jest istotne, aby po takowe zgłaszać się do mnie. Natomiast nie należy tego propagować na własną rękę i pod własną niejako formą bez uprzedniej zgody. Dlatego pozwalam to Państwu robić, ale też zaznaczam, żeby mieć poczucie pewności siebie i schronienia. Tak zresztą jak wszystkie praktyki tego świata, w kulturach tego świata, tradycjach tego świata i religiach wymagają określonych inspicji i sakramentów. Takowoż jest z praktykami duchowymi. Jeżeli wykonujemy, bo mamy taki przypływ różnych, że tak powiem, inklinacji duchowych, to trzeba mieć też świadomość tego, że drodzy Państwo, intuicja bardzo często podpowiada źle. Ponieważ każda tradycja, każda duchowa droga jest inicjowana przez protoplastę, a później jest kontynuowana przez jego następców bądź uczniów. Więc tak jak we wszystkim obowiązuje pewna hierarchia duchowa, transformacja duchowa i te zasady obowiązują wszystkich.
Dlatego też ja zawsze i standardowo o tym mówię, mówię również w moich wykładach, o tak zwanym savoir-vivre duchowym, o tej łatwej podróży na inne planety. Mówię tutaj w kontekście duchowych przemian. I dlatego, moi drodzy Państwo, jest to bardzo istotne, żeby cele zostały osiągnięte. Celem naszym jest bycie szczęśliwym, bycie spełnionym, uduchowionym i zaspokojonym materialnie na takim poziomie, jaki nam jest potrzebny. Dlatego wszystkie ceremonie, które ja Wam proponuję, drodzy Państwo, ceremonie misji, ceremonii ognia, oczyszczania mocą żywiołów, czy wiele innych, są to tradycje świeckie, są to tradycje, które wzbogacają i oczyszczają, uwalniają każdą osobę na różnych etapach jej życia. Dlatego jest to bardzo istotne i bardzo ważne, żeby mieć taką właśnie ochronę, taką wolność przede wszystkim, która jest związana z naszą duchową realizacją. Dlatego jest to bardzo, bardzo istotne, żeby z tego korzystać. I następny SMS. Witam pięknie, proszę o energię reiki, kręgosłup szyjny, lędźwiowy. Pisze pani Maria, 10 sierpnia 1952. Kręgosłup szyjny i lędźwiowy. I już tutaj sprawdzę. Ale przyszedł jeszcze jeden SMS. Jadwiga, 26 listopada 1948. Proszę o wznowienie zezwolenia na inwokację. Dziękuję i pozdrawiam. Zakładam błogosławieństwo i ochronę mocą żywioł ziemi, wody, ognia i powietrza. Boże Wszechmocny, Boże ożywczym strumieniem powietrza, oczyść i uzdrowi Jadwigę, uzdrowi jej ciało, uzdrowi jej serce, uzdrowi jej duszę. Udzielam wsparcia i zezwolenia na stosowanie inwokacji dla Jadwigi urodzonej 26 listopada 1948 roku. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. Pozdrawiam Panią serdecznie. Dlatego, moi drodzy, bardzo szanuję i bardzo cenię właśnie takie podejście, jak Pani Jadwiga, do powagi tematu i jego skuteczności, jego działania. Wyraża to przede wszystkim wolą i ogromnym szacunkiem do tego, który ma nam przynieść uzdrowienie, czyli do Twórcy. Moi drodzy, bo wielkim my jesteśmy tylko i narzędziami, jakby, choć to jest takie popularne już słowo, narzędziami w jego rękach. A ja bardziej lubię słowo jak kwiat. Kiedyś, czyli 25 lat temu, jeden z moich nauczycieli napisał mi taką inwokację piękną: bądź jak kwiat w ogrodzie Boga. I staram się tym kwiatem być. Już oczyszczam Pani kręgosłup. A ów nauczyciel nazywał się Paramhamsa Swami Pradyumna. I już oczyszczam odcinek paralelny. Zacznę od czegoś, czego Pani się nie spodziewa, od odcinka lędźwiowego. Sugestia wcale mnie nie dziwi, bo kręgosłup szyjny i odcinek lędźwiowy to są odcinki lordyczne, więc wygięte łukiem do przodu. I one są działające na siebie bardzo dynamicznie, ponieważ odcinki są lordyczne, to zjawiskiem kompensacji odcinek
kyfotyczny, jakim jest odcinek piersiowy i odcinek kości krzyżowej, również działają na siebie w odniesieniu paralelnym, czyli cały czas dzieje się ten sam schemat znoszący zjawisko kompensacji. Im większy ból w jednym odcinku, tym szybciej pojawia się w drugim. I już oczyszczamy. Uwalniam swoją bólu i problemu z odcinkiem szyjnym i lędźwiowym kręgosłupa. Wkładam całkowitą ochronę. Uwolnienie. Pozdrawiam. I następny SMS. Irena, 12 kwietnia 1962. Treść jest następująca. Cała gospodarka zapisana jest na brata Piotra. 17 grudzień 1968, tata 29.12.1929. Zmarł 10 czerwca. Współczuję. Proszę o rytuał i pomoc w przepisaniu ziemi na mnie. No tak, ale jeżeli już jest zapisana na brata, to teraz pytanie, czy chce pani pozbawić brata już zapisu? No tak bym to mógł zrozumieć. Zobaczę, co mogę tutaj pani pomóc. Ja myślę, że mogę pani pomóc w tym, bo jeżeli dobrze rozumiem SMS, takiego to czytałem, to tutaj jest sprawa raczej już przesądzona. Chyba, że pani będzie, użyję właśnie tego słowa, sądzić się o jakiś współudział czy podobne jakieś działanie. Ja zobaczę po prostu, co mogę z tym zrobić. Z tego, co widzę, gdyby nawet pani starała się iść w tym kierunku, to nie będzie to łatwe. Myślę, że podstawą będzie rozmawiać, podstawą będzie starać się dojść do wspólnego mianownika, bądź też do jakiejś chociaż częściowej spłaty. Podliczam. No brat się postarał, bym tak powiedział, widząc tutaj z numerologicznego punktu widzenia, takiego szybkiego, króciutkiego portretu numerologicznego, żeby zadbać o swoją przyszłość. Sprawdzam w tej chwili poziom energii u pani i u brata. I równoważę energię. Mam nadzieję, że państwo dojdziecie do porozumienia i ta sprawa się w miarę rozwikła. Energia jest, bym powiedział, tak jak w moim tutaj działaniu, dosyć taka nierównoważna. Mocą żywiołu ziemi, wody i powietrza zakładam na panią ochronę, aby wszelkie sprawy, które panią dotyczą,
dały Pani szansę uwolnić się. Witam serdecznie, dobry wieczór. Zbyszko dobry wieczór, Pani witam. Zbyszku, powracam. Cieszę się. Chciałabym ponownie prosić o uzdrowienie, oczyszczenie, uzdrowienie tego odcinka lędźwiowego, mojego kręgosłupa, bo tam mam, już Pan robił, to, to jest trochę lepiej, ale no jeszcze potrzeba. Mam taki ucisk w tym ostatnim odcinku. I mam takie wrażenie, że zupełnie tak jakby kości miednicy jakoś tak się trochę luźno przemieszczały, jakoś tak to dziwnie, są takie dziwne trochę bóle. A poza tym chciałabym bardzo prosić o jeszcze sprawdzenie nerek, jak tam też coś, one słabo chyba działają. Dobrze. I zanim jeszcze nas rozłączy, to bardzo bym prosiła o pozwolenie na tą inwokację. Tak, zakładam błogosławieństwo i zgodę na wykonywanie dla siebie. Siedzę w stanie Boże Przemocy, może przed tym powiedzieć, oczy się uzdrów. Dobrze, co te pozostałe osoby? Te pozostałe to na, bo to na ceremonię ognia. Dobrze. Bardzo bym prosiła. Już to tylko spisałem. Te dwie osoby też ze mną. Dobrze. Już sprawdzamy energetykę i zaraz będziemy robić dalej. Sprawdzę, co tu u Pani się takiego dzieje w tej chwili. No, dosyć długo trwa, no ale no, wie Pani, tak o wiele lepiej. Właśnie, to jest 69-68%. To nie jest źle, jest dobrze. Pocieszające. W głównej mierze dokucza okolica miednicy i odcinek lędźwiowy kręgosłupa, tak? Tak, tam ja mam taki ucisk. Jest ucisk, bo i jest przepuklina też. I to troszeczkę jest tutaj też sklerotyzacja kości krzyżowej z takim przemieszczeniem kątowym ustawieniem, zatem ona wtedy daje ucisk na między L5 a S1. Nogi bolą też również? Problemy jakieś? Ale był problem. Dobrze, już robię oczyszczenie. Proszę rękę położyć, jeśli oczywiście jest to możliwe. Tak? Z tyłu na nisko, na kręgosłupie, na kości krzyżowej. Tak. Robimy wdech nosem, wydech nosem. A ja oczyszczam ten odcinek. Wdech nosem, wydech nosem. Wdech krótki, wydech dłuższy, czterokrotnie dłuższy. Nastawiamy się na odbiór ode mnie energii ze skupieniem. Jeszcze chwilę. Przenosimy rękę do góry na okolice nerek, jeśli oczywiście to tak. Nie sprawi trudu. Tak. Okay. Wdech nosa, wydech ustawi. Dobrze. Teraz rękę na drugą nerkę. Tak. I dalej wdech nosem, wydech ustami. Okay.
Dobrze. Przenosimy rękę na pępek. I dalej ten sam oddech. Dobrze. Odprężamy się. Proszę ze mną powtórzyć inwokację. Boże Wszechmocny Boże, orzeczaj sumienie powietrza każdego mojego oddechu. Oczyści, uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce. Uzdrów moje serce. Uzdrów moją duszę. Uzdrów moją duszę. Boże Wszechmocny Boże. Boże Wszechmocny Boże. Orzeczaj sumienie powietrza każdego mojego oddechu. Oczyści, uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce. Uzdrów moją duszę. Skłonę błogosławieństwo i ochronę mocą żywioł ziemi, wody, ognia i powietrza. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. Będzie dobrze, droga Pani Jadwigo. Poziom energii 80%. Bardzo dobry. Bardzo dobry poziom energii. Tak. Dobrze. I drodzy kochani moi widzowie, zachęcam dalej. Już linia jest wolna, możecie dzwonić i pisać. Jeżeli Was nurtują, drodzy Państwo, jakieś właśnie pytania, nurtują Was być może jakieś problemy, z których nie możecie się wydostać, uwikłani jesteście w jakieś sytuacje. Różnego rodzaju są problemy racji właśnie czy rodzinnych, czy partnerskich, czy jakichkolwiek innych, jak wiecie, drodzy Państwo, z różnych tematów. Jestem w stanie Wam pomóc się wydostać. Chodzi o to, aby uwolnić się od wielkich ciężarów i balastów. Drodzy moi, sprawy również często majątkowe, właśnie tak jak tutaj w poprzednim SMS-ie. Sprawy natury wszelkiej, nie tylko jakiejś tam powiedzmy czysto majątkowych. Tak. To są bardzo trudne, jak wiecie, drodzy Państwo. Ktoś, kto tego nie doświadczył, nie wszelkich takich rodzinnych problemów majątkowych. Chyba nie ma takich osób, które powiedzmy, kiedy żyją w gronie rodzinnym, posiadają jakieś majątki, to są od razu świadomi tego, że są spadkobiercy, są dzieci i tak dalej, które oczekują czegoś, nazwijmy tak, przenośni Twojego dorobku, Twojego życia, bądź też działania na rzecz tego chociażby majątku, tak? No więc to jest jakby naturalne, oczywiste i większość osób się w ten sposób jakby stara, żeby to zaspokoić. Ale też trzeba mieć świadomość, moi drodzy, wymiany energii. Jeżeli ktoś czyni nakłady i jest, nazwijmy to tak, w pełni zaangażowany w jakiekolwiek sprawy, to też i ta energia płynąca jest bardzo łatwa. Tutaj łatwa w tym sensie, że przychodzi często bez żadnych problemów i rozwiązywanie spraw również jest bardzo łatwe. Zwróćcie, moi drodzy Państwo, uwagę, że osoby, które mają bardzo nazwijmy to tak, wielki apetyt i ochotę na różnego rodzaju i twierdzą mocno, że im się coś należy i są tego pewni stuprocentowo i bardzo ekspansywni w tym, mają ogromne trudy w pozyskaniu jakiegokolwiek ekwiwalentu, ponieważ energię sami w sobie blokują.
sami w sobie blokują energię tak potężnie, że przychodzą na nich ogromne trudy. Trzeba mieć w pełni czystość intencji, jak ten kwiat jaśminu. Biały, piękny, ożywczy. Drodzy moi, ten upał wspaniały, tak ja wcale nie zabezpieczałem nawet tych gałązek tego jaśminu. On tak szybciutko się podniósł, błyskawicznie. Dostał tylko troszeczkę wody i jak szybko się ożywił. Trzeba być jak ten jaśmin, podziwiać go i być jego jakby odzwierciedleniem, dać mu też jakby możliwość i, bo rośliny dają nam, drodzy moi, bardzo dużą, potężną lekcję. One nam mówią o tym, jak powinniśmy się odnaleźć. Tak jak powiedziałem, ja często studiuję różnego rodzaju tematy, szczególnie chociażby na przykład rośliny biblijne. Oczywiście, że to znajdziecie gdzieś tam w internecie. Wystarczy, że wpiszecie takie hasło i dowiecie się, jak cudowny i wiele roślin, które na co dzień nawet na nie często nie zwracamy uwagi, jak miały głębokie, symboliczne, a również i mistyczne znaczenie dla starożytnych, można tak powiedzieć, gdzie odnosząc się do nich z wielkim szacunkiem, odnajdywano ich tę głębię i wartość mistyczną. Jaśmin jest jedną z takich roślin. I w transformacji takiej horoskopu roślinnego jaśmin odpowiada znakowi byk. Jest to bardzo piękna roślina w swojej formie, ale też i oczyszczająca właśnie te cechy byka. Jeżeli mamy, mówię zresztą każdego oczyszczająca oczywiście, ale mówię tutaj za horoskopem zielnym, to jaśmin jest tą rośliną, która wyjątkowo oczyszcza atmosferę. Jeżeli teraz będziecie trzymać w domu gałązki kwiatu rośliny zwanej jaśminem, to jaśmin oczyszcza z wszelkich negatywnych energii. Warto go trzymać w domu, warto również używać perfumów. Jaśmin, o zapachu jaśminowym, notabene są wspaniałe, podnoszą bardzo wibracje osoby na wyższy poziom duchowy, czyli dają bardzo dużą również ochronę. Dlatego tak naprawdę ten czysty, prawdziwy kwiat jaśminu, tak krótko kwitnące, też daje potężny potencjał, tak jak mówię, oczyszczenia. Dawniej kwiaty jaśminu również wkładano pod łóżko, do łóżka, żeby oczyścić atmosferę, oczyścić i zabezpieczyć, założyć ochronę na czystość, żeby, jak dawniej mówiano, zabezpieczyć się przed zdradami i podobnymi rzeczami, które człowieka dosięgają. Jaśmin chroni, bardzo mocno chroni. Oczywiście informacje zawsze wszędzie znajdziecie. Dlatego też teraz zachęcam, żebyście jeszcze bardziej weszli w sferę uzdrowienia. I również przypominam o tym aktywnym działaniu. Moi drodzy, bardzo ważny czas, bo czas właśnie mocy Archanioła Michała. On reprezentuje energię ognia. Więc tak już jesteśmy praktycznie w jego energii, w jego objęciach. 2,5 dnia mniej więcej, czyli 2,5 doby, można by tak określić, przed i po samym momencie przesilenia mamy bardzo potężną energię, bardzo potężny potencjał, czyli już jesteśmy w tym okresie. Kiedy czynimy ceremonię ognia, jest to jakby też jednym z ważnych elementów ceremonii, jest podziękowanie Archaniołowi Rafaelowi za opiekę w tym okresie do 20 czerwca, opiekę, uwalnianie z chorób i cierpienia wynikające chociażby właśnie z zaburzeń wody, problemy z nerkami, z pęcherzem i tak dalej, moczowym, z naszą seksualnością, witalnością, rozradzaniem.
jak mówi jego imię Rafael, Bóg uzdrowił wodą. Takowoż Archanioł Michał ma ten swój potencjał ognisty, oczyszczający, uwalniający. Dobrze. Piszcie, moi drodzy, to ja wam będę odpowiadał i pomagał. Mniej wtedy będę opowiadał i moje gardło wytrzyma. Oczywiście przywilej tych. Każdy z nas jest narażony upałów, klimatyzacji. Nie da się uniknąć warunków, jak to mówią, cywilizacji. O właśnie. Anonimowo, pani na J, proszę o zezwolenie inwokacji o zrzeszczenie energię ochrony, lewy bark, kręgosłup, układ krwionośny, prawe kolano, pozdrawiam pana Zbyszka. Już spisuję datę. Anonimowo, ale uprzejmie doniosłem, że już składając pani serdeczne życzenia imieninowe niebawem. Mocą żywią ziemi, wodę, ognia, powietrza. Boże, wszechmocny Boże, ożywczym stomieniem powietrza, oczyści i odrobienia, odrobij ciało, odrobij serce, odrobij duszę. Zakładam zezwolenie na praktykę inwokacji. I się tak stanie zgodnie z moją wolą. Zakładam ochronę i całkowite błogosławieństwo, uwolnienie wszelkiego cierpienia i bólu. Lewy bark, prawe kolano, tak? W naturalny sposób jesteśmy narażeni na strefy odruchowe, czy właśnie poprzekątnej nasze ciało działa, ponieważ jest kierowane zjawiskiem kompensacji. Jeżeli coś państwu dolega po prawej stronie, chociażby bark, łokieć, to samo stanie się na przykład w podobny sposób po drugiej stronie z kolanem czy też biodrem. Już tutaj oczyszczam. U pani jest bardzo wyraźne kątowe ustawienie kości krzyżowej ze sklerotyzacją. W związku z tym te, powiedzmy, strefy mają ułatwione, w cudzysłowie, możliwości chorowania. Już oczyszczam, już uwalniam panią z tego problemu.
i układ krwionośny, tak? I zakładam błogosławieństwo i ochronę. Zgodnie z wolą i sprawdzę teraz jeszcze energetykę. ...80%. Bardzo dobre pokierowanie energią. No i moi drodzy, już jest następny, widzę SMS anonimowy. Pani na E. Imię. Podaję pani tutaj szczegółowe danie, więc siebie zachowując anonimowo, ale jak nie przyjdę do pracy w sobotę 19 czerwca do określonego sklepu w miejscowości na B, czy agencja pracy taka i taka w mieście W, jeżeli anonimowo, to wszyscy już muszą pozostać. To znaczy nam nie wolno, drodzy Państwo, też wymieniać nazw określonych firm bądź też, ale bardzo dziękuję za szczegółowe SMS, on zostaje dla mojej wiadomości. I czy reprezentowana przez panią na E i nazwisko P wypłaci mi pieniądze za 50 godzin pracy w czerwcu w całości? ...21 lipca to ma się stać, tak? Czy nałożą mi karę za niestawienie się jutro w pracy? Niestawienie wiąże się z rozwiązaniem umowy. Proszę o odpowiedź, co robić? Iść do pracy lub też iść na... ...określone świadczenie. Po co pani ryzykuje? Nie bardzo rozumiem tutaj intencje. Czy to ma być w jakiejkolwiek formie manifestacji? Jeżeli pani tutaj podejmie jakieś określone kroki, ale sprawdzę to. Sprawdzę to. Gdyby hipotetycznie pani podjęła takie działanie. Jeżeli pani jest w pełni świadoma tego, że niestawienie się wiąże się z rozwiązaniem umowy, trochę intrygujące jest, bym powiedział, ale sprawdzę, jaki mamy na jutro poziom energii. Czy panią to i uchroni? Na jutro ma pani poziom energii 80%, więc generalnie nie powinna się pani w żaden sposób zetknąć z jakąś sytuacją, która by pani zagrażała. Ale, jak mówię, bardzo wyczerpujący SMS, bardzo ciekawy w swojej formie, więc zastanawiający. Podała pani bardzo dużo danych, ale założę pani ochronę po prostu. Mocno w ziemi podobnie powietrza, zakładam całkowitą ochronę dla Ewy. Ryzykant z pani. Ale ma pani w kluczu bardzo ciekawą, czyli w dniu i miesiącu konfigurację. Gdzie Merkury pani podpowiada
ryzykowne działania i ryzykowne założenia. Bo Merkurii jest taki dosyć figlarz, który często nas naraża, wibracja szczególnie 5 i szczególnie złożona, naraża z wibracji złożonych, podwójnych liczb, naraża wiele osób na ryzyko, pcha do jakichś takich wyzwań ryzykanckich na zasadzie, co będzie, gdy ja zrobię tak czy inaczej, tak? Tak jak często dzieci robią, wkładając palec do ognia, czy się oparzę, czy mnie to oparzy, czy też nie. Więc tutaj jest takie troszeczkę takie podejście, ale ma pani Saturna w kluczu, więc ten Saturn może panią troszeczkę postawić do pionu. Pod tym Saturnem będą się ukrywać osoby właśnie z kadry kierowniczej, osoby, które w pewnym sensie będą chciały zdyscyplinować. Ja założyłem pani tutaj ochronę i błogosławieństwo i miejmy taką nadzieję, że nie poniesie pani żadnych konsekwencji, jeżeli pani tak postąpi. A teraz zapraszam na przerwę. Witam Państwa, nazywam się Katarzyna Graczak-Paluch, jestem medium oraz tarocistką. Zapraszam do oglądania programów EZO-TV, podczas których możecie korzystać z mojej wiedzy ezoterycznej. Odpowiem na pytania z każdej dziedziny życia. Miłość, praca, finanse, partnerstwo. Podpowiem, jak rozwiązać trudne sytuacje życiowe. Pamiętajcie, że decyzja należy do Was. Warto wiedzieć, jakie są rady i ostrzeżenia na drodze do sukcesu i szczęścia. Pomogę Ci. Do zobaczenia w programach EZO-TV. Medium Katarzyna. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w telewizji ezoterycznej w EZO-TV. Zapraszam do oglądania moich programów. Nazywam się Iwona Turlej, jestem medium, łącznikiem między światem żywych a światem umarłych, parapsychologiem, tarocistką i numerologiem kabalistycznym. Prowadzę wiele kursów, warsztatów, również wykładam w szkołach psychotronicznych, ezoterycznych. Natomiast EZO-TV prowadzę specjalnie dla Państwa programy, w których buduję Waszą przyszłość, pokazuję Waszą przyszłość, ale również oczyszczam energetycznie i odprowadzam złe energie. Zapraszam serdecznie do zaglądania również na naszą stronę internetową www.ezotv.pl, ale też do lajkowania naszej strony na Facebooku EZO-TV w TOTV. Będziecie wtedy Państwo na bieżąco zawsze z naszymi programami, również przede wszystkim z moimi programami w EZO-TV, na które szczególnie Państwa zapraszam. Witam serdecznie, mam na imię Beata i mam przyjemność zaprosić Państwa do oglądania i brania czynnego udziału w moich programach w EZO-TV. Już od 8 lat jestem obecna w Waszych domach i z ogromną radością pomagam wszystkim tym, którzy o to poproszą. Czytam karty Tarota i pracuję z energią Reiki. Oczyszczam Was energetycznie i pomagam pokonać wszystkie problemy życiowe, które stanął na Waszej drodze. Pomoc innym poprzez moją pracę jest i będzie moją pasją. Od ponad 20 lat pomagam innym, wykorzystując królewską wiedzę, jaką jest astrologia. Tysiące zinterpretowanych horoskopów sprawiły, że mogę z dużą precyzją wskazać Państwu rozwiązanie Waszych problemów, podpowiedzieć najkorzystniejsze daty, wskazać mocne strony. Horoskopy partnerskie, ustalanie przyszłości związku, diagnozowanie przyczyn problemów i podanie skutecznych rozwiązań to tylko niektóre z moich możliwości. Moje umiejętności sprawiają, że chętnie i z zadowoleniem Państwo do mnie powracają, czym czuję się zaszczycona. Dziękuję. Astrolog Merkuria. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Zbyszko Patyk. Jestem naturoterapeutą z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Jako terapeuta, wykładowca oraz mistrz, nauczyciel uzdrawiania duchowego chętnie pomagam w rozwoju duchowym, a tysiącom z Was przynoszę ulgę w cierpieniu i choroby. Jestem autorytetem, ekspertem oraz mistrzem wielu metod uzdrawiania. Jeśli podejmą Państwo ze mną współpracę w moich programach EZO-TV, jestem przekonany, że osiągniemy cel, jakim jest Wasze szczęście, zdrowie i dobrobyt. Zapraszam na moje programy do EZO-TV.
Zadzwoń, napisz, pomogę również Tobie. Mistrz uzdrawiania duchowego Zbyszko Patyk. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w telewizji ezoterycznej w EZOTV. Zapraszam do oglądania moich programów. Nazywam się Iwona Turley, jestem medium, łącznikiem między światem żywych a światem umarłych, parapsychologiem, tarocistką i numerologiem kabalistycznym. Prowadzę wiele kursów, warsztatów, również wykładam w szkołach psychotronicznych, ezoterycznych. Natomiast EZOTV prowadzę specjalnie dla Państwa programy, w których buduję Waszą przyszłość, pokazuję Waszą przyszłość, ale również oczyszczam energetycznie i odprowadzam złe energie. Zapraszam serdecznie do zaglądania również na naszą stronę internetową www.ezotv.pl, ale też do lajkowania naszej strony na Facebooku EZOTV w TOTV. Będziecie wtedy Państwo na bieżąco zawsze z naszymi programami, również przede wszystkim z moimi programami w EZOTV, na które szczególnie Państwa zapraszam. Witam serdecznie, mam na imię Beata i mam przyjemność zaprosić Państwa do oglądania i brania czynnego udziału w moich programach w EZOTV. Już od 8 lat jestem obecna w Waszych domach i z ogromną radością pomagam wszystkim tym, którzy o to poproszą. Czytam karty Tarota i pracuję z energią Reiki. Oczyszczam Was energetycznie i pomagam pokonać wszystkie problemy życiowe, które staną na Waszej drodze. Pomoc innym poprzez moją pracę jest i będzie moją pasją. Od ponad 20 lat pomagam innym, wykorzystując królewską wiedzę, jaką jest astrologia. Tysiące zinterpretowanych horoskopów sprawiły, że mogę z dużą precyzją wskazać Państwu rozwiązanie Waszych problemów, podpowiedzieć najkorzystniejsze daty, wskazać mocne strony. Horoskopy partnerskie, ustalanie przyszłości związku, diagnozowanie przyczyn problemów i podanie skutecznych rozwiązań to tylko niektóre z moich możliwości. Moje umiejętności sprawiają, że chętnie i z zadowoleniem Państwo do mnie powracają, czym czuję się zaszczycona. Dziękuję. Astrolog Merkuria. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Zbyszko Patyk. Jestem naturoterapeutą z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Jako terapeuta, wykładowca oraz mistrz, nauczyciel uzdrawiania duchowego chętnie pomagam w rozwoju duchowym, a tysiącom z Was przynoszę ulgę w cierpieniu i choroby. Jestem autorytetem, ekspertem oraz mistrzem wielu metod uzdrawiania. Jeśli podejmą Państwo ze mną współpracę w moich programach EZOTV, jestem przekonany, że osiągniemy cel, jakim jest Wasze szczęście, zdrowie i dobrobyt. Zapraszam na moje programy do EZOTV. Zadzwoń, napisz, pomogę również Tobie. Mistrz uzdrawiania duchowego Zbyszko Patyk. Witam serdecznie, mam na imię Beata i mam przyjemność zaprosić Państwa do oglądania i brania czynnego udziału w moich programach w EZOTV. Już od 8 lat jestem obecna w Waszych domach i z ogromną radością pomagam wszystkim tym, którzy o to poproszą. Czytam karty Tarota i pracuję z energią Reiki. Oczyszczam Was energetycznie i pomagam pokonać wszystkie problemy życiowe, które staną na Waszej drodze. Pomoc innym poprzez moją pracę jest i będzie moją pasją. Witam Państwa, nazywam się Katarzyna Graczak-Paluch, jestem medium oraz tarocistką. Zapraszam do oglądania programów EZOTV, podczas których możecie korzystać z mojej wiedzy ezoterycznej. Odpowiem na pytania z każdej dziedziny życia: miłość, praca, finanse, partnerstwo. Podpowiem, jak rozwiązać trudne sytuacje życiowe. Pamiętajcie, że decyzja należy do Was. Warto wiedzieć, jakie są rady i ostrzeżenia na drodze do sukcesu i szczęścia. Pomogę Ci
Do zobaczenia w programach EZTV. Medium Katarzyna. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Zbyszko Patyk. Jestem naturoterapeutą z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Jako terapeuta, wykładowca oraz mistrz, nauczyciel uzdrawiania duchowego chętnie pomagam w rozwoju duchowym, a tysiącom z Was przynoszę ulgę w cierpieniu i choroby. Jestem autorytetem, ekspertem oraz mistrzem wielu metod uzdrawiania. Jeśli podejmą Państwo ze mną współpracę w moich programach EZTV, jestem przekonany, że osiągniemy cel, jakim jest Wasze szczęście, zdrowie i dobrobyt. Zapraszam na moje programy do EZTV. Zadzwoń, napisz, pomogę również Tobie. Mistrz uzdrawiania duchowego Zbyszko Patyk. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w telewizji ezoterycznej w EZTV. Zapraszam do oglądania moich programów. Nazywam się Iwona Turlej, jestem medium, łącznikiem między światem żywych a światem umarłych, parapsychologiem, tarocistką i numerologiem kabalistycznym. Prowadzę wiele kursów, warsztatów, również wykładam w szkołach psychotronicznych, ezoterycznych. Natomiast EZTV prowadzę specjalnie dla Państwa programy, w których buduję Waszą przyszłość, pokazuję Waszą przyszłość, ale również oczyszczam energetycznie i odprowadzam złe energie. Zapraszam serdecznie do zaglądania również na naszą stronę internetową www.ezotv.pl, ale też do lajkowania naszej strony na Facebooku EZTV w TOTV. Będziecie wtedy Państwo na bieżąco zawsze z naszymi programami, również przede wszystkim z moimi programami w EZTV, na które szczególnie Państwa zapraszam. Od ponad 20 lat pomagam innym, wykorzystując królewską wiedzę, jaką jest astrologia. Tysiące zinterpretowanych horoskopów sprawiły, że mogę z dużą precyzją wskazać Państwu rozwiązanie Waszych problemów, podpowiedzieć najkorzystniejsze daty, wskazać mocne strony. Horoskopy partnerskie, ustalanie przyszłości związku, diagnozowanie przyczyn problemów i podanie skutecznych rozwiązań to tylko niektóre z moich możliwości. Moje umiejętności sprawiają, że chętnie i z zadowoleniem Państwo do mnie powracają, czym czuję się zaszczycona. Dziękuję. Astrolog Merkur. Zbyszko Patyk, zapraszam. Zapraszam do kontynuowania, moi drodzy Państwo, dzisiejszego spotkania. Aktywnie, oczywiście. Nie bądźcie aktywni w misji ceremonii ognia i wysyłajcie SMS-y, jak również bądźcie aktywni na rytuał oczyszczenia mocą żywiołów. Niewątpliwie będziecie przygotowani, drodzy Państwo, do tego, żeby stać się takimi jasnymi, klarownymi uczestnikami ceremonii ognia. Jest to bardzo wyjątkowe, bardzo ważne wydarzenie, bo tylko 4 razy do roku mamy taką możliwość do osiągnięcia takiej naszej egzystencjonalnej natury i spotkania tej formy zależności z przyrodą. I niewątpliwie wszyscy nasi i przodkowie, i starożytni mędrcy znakomicie zwracali na to uwagę. I oczywiście wiemy o tym doskonale, drodzy Państwo, że przesilenie, noc świętojańska jest też kultywowana przez naszych pra-pra-dziadów i zresztą we wszystkich tradycjach i kulturach tego świata zwraca się uwagę właśnie na bardzo ważną cechę, jaką dają okresy przesileniowe. Czyli dają przede wszystkim to zjednoczenie z energią duchów żywiołów i stanowią tą wzajemną relację, wzajemny proces
z nimi związku. Ten związek jest oczywiście nierozerwalny. Ten związek, który mamy na poziomie biologicznym, na poziomie przede wszystkim odczuwania i eksponowania określonych energii w naszym ciele, które odpowiadają czterem naturalnym gruczołom wydzielania wewnętrznego na czterech poziomach: ziemia, woda, ogień i powietrze, i łączący je piąty element eteryczny łączy nie tylko, nazwijmy to tak, na poziomie eter wyłącznie, można powiedzieć, fizycznym, fizjologicznym, ale w głównej mierze na poziomie duchowym. Scala niejako, tworząc tak zwany wielki żywioł. Co jest bardzo ważnym w tym obszarze przyjęcia niejako schronienia. To, co jest najwznioślejszym aktem czystej przestrzeni, oświecenia, to jest tak jakby uczestniczenie w świetlistym orszaku potęgi tej esencji. Tutaj budzi ten piąty żywioł, zwany duchem przyrody, tą duszą wszechświata. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Zbyszko. Udało mi się dzisiaj połączyć. Tam jest anonimowo. Tak, oczywiście. W pierwszej chwili proszę, w pierwszej, no, po kolejności proszę wpisać na ceremonię ognia. Dobrze. Spokojnie, wszystko opanujemy. Bardzo proszę. Nie denerwować się, na spokojnie. Chodzi o zdrowie i relacje. Już spisuję. Dobrze. A teraz ze swoimi problemami. Tak. Nie będę nadawać jak zwykle najpierw, tylko proszę z łaski swojej i możliwości, jakie tylko pan ma, pomóc mi w sensie sprawdzenia moich czakr, tak, energetyki i wzmocnić, coś zrobić, bo tracę siły totalnie. Tak, już sprawdzam, co się u pani dzieje. No rzeczywiście, 62% energia. Teraz pytanie, co będzie tutaj przyczyną tej utraty sił? No, moje dolegliwości. No tak. Wszyscy je mamy. Tylko pytanie, co one z nami robią, tak? Tutaj trzeba jakby spojrzeć całościowo. No, energia jest niska, 62%. Oczywiście nie jest źle, ale to jest już taka, no właśnie, zapowiedź. Może ogólnie powiem, jestem tak zablokowana, nie wiem, czy przez osoby, z którymi najczęściej się spotykam, czyli w rodzinie, czy na zewnątrz, czy coś się dzieje tam z góry, z przeznaczenia. Po prostu no naprawdę nie mam siły i już nie wychodzę nawet na dwór. Mhm. Ostatnio bardzo długo jestem w domu, nie mogę chodzić. Mhm. Od kręgosłupa nogi mi odejmuje. Prąd mam taki, skurcze w tych nogach. Mhm. Rozumiem. No, różne zalecane czy polecone przez lekarza działania, ale to wszystko długoterminowe oczekiwanie, a ja sama nie umiem sobie poradzić. Rozumiem. Oczywiście panią rozumiem. Mnie się pokazał w tej chwili obszar z brzucha, z płotu słonecznego. Jakieś sfery silnie emocjonalne z panią związane. Tak jakby tutaj ktoś dosyć mocno, że tak powiem, myślał w kierunku, nie widzę nawet tutaj jakiegoś złorzeczenia czy cokolwiek takiego, ale generalnie bardzo mocno pojawił się obszar brzucha. I tutaj też, no też mi się pokazuje niestety arta główna. Jakieś tutaj mogą być zmiany blaszki miażdżycowe. Rozumiem, że jakieś badania pani będzie robić w najbliższej przyszłości, tak? No w tej chwili nie mam nic zleconego, tylko do specjalisty mam skierowanie, ale
drugi okres oczekiwania. No zależy jakiego specjalisty. No taki właśnie teraz najbardziej popularny, czyli albo reumatolog i ortopedzi. Aha, najbardziej popularni. No ładnie to pani ujęła. Bardzo mi się to podoba. Ludzi w pewnym wieku i najdłuższe są kolejki i działanie, no różne. Różnie to po prostu trzeba mieć szczęście czy odpowiednio. Przywilej bez ruchu. No wiem, zdaję sobie sprawę z tego, jakie są. Jakie są zasady. Tak, oczywiście. Dobrze, to ja mam taką propozycję. Wejdziemy w tej chwili, jeśli pani pozwoli, w inwokację, uzdrowienie natychmiastowe, żeby panią uwolnić z tego, nazwijmy tak, problemu. Tutaj sprawa kręgosłupa i czakralna już tutaj sprawdzam. Oczyszczam ciało eteryczne, oczyszczam ciało astralne i oczyszczam ciało mentalne. Dobrze. Mam wrażenie, że nie mam żadnej aury, że jest poszarpana, rozdrobniona, a ja funkcjonuję jak ten płatek na wietrze. Jaśmin szczególnie. Pięknie się zachowuje, a potem pięknie rozsiewa się po całym świecie. Dobrze, droga pani. Proszę mi tak powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Tutaj tak, energetycznie powiedział w miarę mi się tutaj wyrównał proces. Natomiast jedna rzecz, rzeczywiście. Czy stosuje pani tę inwokację, o którą ja proszę zawsze? Nie systematycznie. I to dziwne, jak zawsze wchodzić w inwokację i tak próbuję, ponieważ mam problemy ze staniem, no to siedzę albo położę się. Tak. I wtedy po kilku razach, tak, jak zaczynam tak powtarzać i oddychać. Wiem, co pani chce powiedzieć. To mi przytyka, po prostu. No, przeszkody są. Tak. Mam po prostu jakąś energię, która nie pozwala mi. Przeszkody. Proszę? Przeszkody właśnie energetyczne, natury energetycznej, astralne. Tak. Tak, dobrze, to odcinam. Tak, tak, to jest jeden z podstawowych sygnałów. Jeżeli podczas inwokacji w bardzo szybkim czasie pojawia się albo senność, albo takie osłabienie, albo właśnie zaczyna się... Tak, dokładnie, tu zatyka wszystko. To są siły demoniczne, które walczą. Wspaniały pani temat poruszyła. Nie jest pani odosobniona. Bardzo wiele osób mi o tym mówi. Ja ostrzegam, że tak właśnie będzie, ale pierwszy właściwie może raz poruszyliśmy ten temat. Znakomicie, że pani o tym powiedziała, bo to się dzieje. Wiem, bo to jest też nienaturalne. Moja wola jest po prostu lekceważona, pomijana i blokowana. Dokładnie. Ja usiądę, ja zmieniam pozycję, ja popiję w sobie wody, zaczynam znowuż i za chwilę albo jakieś myśli, albo pusto mam w głowie, albo jakieś myśli nie nachodzą, albo jakieś sztuszenie, duszenie się, że nie mogę po prostu swobodnie wypowiadać i skupić się na tej inwokacji. Dobrze. To przede wszystkim odcinam wszelkie siły demoniczne. Dobrze. Źródła i nie zostawiam w spokoju, bo chyba sobie nie... Zostawiam w spokoju, już teraz wszystko zostawi panią w spokoju. Proszę położyć rękę na gardle. Tak. Tak. I za mną powtórzyć. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza. Ożywczym strumieniem powietrza. Każdego mojego oddechu. Oczywiście uzdrów moje ciało, uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało, uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało, uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. Zakładam błogosławieństwo i ochronę uwolnienia wszelkiego cierpienia i bólu, wszelkich ataków sił nieczystych. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. Sprawdzę teraz jeszcze poziom energii. Ciało eteryczne.
ciało astralne i ciało mentalne. Dobrze. Proszę się odprężyć. Ja oczyszczę pani ciało astralne, ponieważ rzeczywiście było poszarpane tak mocno. No cóż. Okay. I zakładam ochronę. Wie pani, jeżeli przeszkód nie mają tylko ci, jak ja nazywam, na których powiedzmy, że nie ma zapotrzebowania. I my, no tak, ktoś nie potrzebuje, to i nie musi stosować. Jak ktoś bardzo potrzebuje z jakiegoś powodu, to ten powód się wzmacnia, żeby właśnie przeszkodzić. Tak rozumiem. Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Siły nieczyste chcą za wszelką cenę zburzyć spokój i czystość człowieka, który zaczyna to stosować. Tak? No, choroba między innymi jest taką właśnie siłą nieczystą, demoniczną, tak? Więc myślę, że już teraz będzie spokój. Bardzo dobrze, że pani o tym powiedziała. Bardzo się cieszę, że pani to wprost powiedziała. Właśnie ciągle zastanawiam i próbuję działać i z tamtym, żeby sobie pomóc. No przecież nikt za mnie pewnych rzeczy nie zrobi, ani czasu nie poświęci dla mnie wyłącznie. Tak. Ale widzę, że to jest taki, jakby mi ktoś nogę podstawiał. Dokładnie tak. Coś, no nie teraz, wiem. Teraz z tego będzie uwolnienie. Trzeba przede wszystkim zwiększyć też ilość powtórzeń. Jeżeli się już teraz uwolni z tej pierwszej inwokacji 9, to dojść do punktu 27, 36 i tak dalej, aż do 100, żeby zatrzymać ten proces wewnątrz, tak? Bo będzie jakby podnosić się wtedy częstotliwość i wibracja. W związku z tym będzie to wszystko działać. A ja się postaram, żeby się pani całkowicie od tego uwolniła, co przeszkadza. Pojawiła mi się bardzo ciemna smuga. Teraz tylko właściwie nie będę szukał skąd i po co, bo generalnie to nie ma jakby większego w tej chwili znaczenia, tak? To nie jest specjalnie od kogoś. No właśnie. To jest jakieś z przeznaczenia, czy z poprzednich nie, relacji? Nie, znaczy myślę, że 4, 6, 1, 9, 15. No, ma pani w kluczu w wibracji, ma pani tą szlachetną wibrację mierzenia się z różnymi energiami, nazwijmy to tak, nieczystymi, bądź też ludźmi nieczystymi. Czyżbym była taka wartościowa dla tych energii nieczystych, że chcą mną zawładnąć i walczą ze mną cały czas? Tak. Czy ja z nimi muszę? Tak, tak. To już domyślam się, to chyba... Szóstka z piętnastu. To jest mierzenie się z nieczystymi siłami. I czy to są ludzie, przyciąga się ich jak magnes, oni muszą odebrać lekcję. Ja nazywam tym językiem sanskrytu, jest to siukra, jest to ten, który uczy demony. Co to znaczy uczy demony? Mierzy się właśnie człowiek z takimi energiami ludzi nieczystych, bądź też w ogóle demonicznych sił. Czyli mówi, że uczy demony. Czyli stara się je wychować, może inaczej. O. Bo tutaj chodzi o takie sfery mistyczne. I spokoju. Dokładnie. No właśnie. No już jest dobrze. Takie przeznaczenie, no to trudno. Pracujemy nad tym i nie zgadzamy się na to. Trzeba wejść w te wyższe wibracje, bo tutaj jest proces taki, że jest wyjaśnienie, dlaczego ludzie się mierzą z takimi sytuacjami, bo wiele osób ma taki dylemat. Nie może tego dźwignąć, nie może tego zrozumieć, bo umysł tego nie może zrozumieć. Natomiast z poziomu duchowego jest to bardzo piękne i wysokie wyzwanie, szczególnie wtedy, kiedy mamy doświadczenie życiowe, mamy odpowiednią, że tak powiem, już kartę życia, to wtedy jesteśmy głęboko postrzegani jako osoby, które będą uczyć. To nie jest tak, że siły nieczyste są nam niepotrzebne. Gdyby nie były potrzebne, to by ich nie było. One są potrzebne do tego, żeby właśnie uczyć je i przemieniać je. To jest zmierzenie się z najwyższymi wibracjami. Bardzo ciekawe doświadczenie, ale trzeba mieć zawsze pomoc do tego,
mentora, kogoś, kto nas poprowadzi troszeczkę, bez względu na to, czy mamy lat 5 czy 105. To musi być ktoś, kto nam pomaga. Ja to nazywam mentor duchowy, który, tak jak ja w tej chwili, staram się pani pomóc. Nie można wtedy człowieka zostawić z tym, bo wiele osób, nawet pomimo swojego głębokiego doświadczenia życiowego, wiedzy i tak dalej, nie zawsze jest w stanie sobie z tym poradzić. Bo jest to bardzo mocne. Niewątpliwie. A to są brak świadomości i działanie instynktowne, nie zgłębianie się w pewne tematy i w energię. Łatwiej takim ludziom jest żyć, niż jak człowiek czegoś doświadcza, tego, tak jak pan powiedział, nie może udźwignąć i zastanawia się, dlaczego ja, skąd się to wzięło i dlaczego tak długo trwa i nie mogę, mimo różnych działań nie mogę, i wiedzy jakiejś tam, nie mogę sobie poradzić z tym. A przecież niby ode mnie zależy, od mojej woli. Mam tą wolną wolę, a jednak ona jest ograniczona i jakoś spętana, strasznie spontana. To się wszystko rozwiąże. Damy sobie z tym radę. I koniec połączenia. Na tym właśnie zakończyliśmy. Dobrze. I przechodzę do... Zapraszam, kochani, linia telefoniczna jest wolna. I przechodzę do SMS-ów. Anonimowo, pani na E, literkę, proszę zobaczyć i powiedzieć mi, co pan widzi u mnie i wykonać według pana uznania uwolnienie od tego. Dzięki, pani Ela. Dobrze. No właśnie. I analogicznie to, co w tej chwili tutaj z panią rozmawiałem na wizji, podobna wibracja, nie będzie to wielka zdrada tajemnicy, jeżeli powiem również 15. To, moi drodzy, 15 to jest najniższa wibracja demoniczna. Co to oznacza? To nie jest to, że ktoś ma naturę demoniczną, lecz jest szarpany przez demony. Co to znaczy najniższa? To oznacza, że chwyty i sposoby, jakie używają siły demoniczne, są najniższej postaci. Można często powiedzieć, że szarpanie materialne w kontekście różnych doświadczeń. Niektórzy nazwą to pechem, niektórzy nazwą to jakimś omenem, jeszcze niektórzy powiedzą, że mam ciężki los i ciężkie życie. Jeżeli, drodzy Państwo, zwrócicie uwagę na coś takiego w swoim portrecie numerologicznym, to trzeba się zastanowić właśnie w taki sposób, że masz zadanie do wykonania, masz dzieło życia do wykonania. Twój aspekt duchowy jest najważniejszy. To jest zawsze zresztą dla każdego człowieka, szczególnie dla istoty ludzkiej, każdej. Naszym zadaniem jest podnosić wibrację duchowości, czyli wchodzić na wyższy poziom. Taki jest cel naszego życia, moi drodzy Państwo. To, jakie sukcesy materialne w życiu osiągniemy, bardzo zależy od naszej sfery duchowej. Chociaż wiele osób mówi, że osiąga, czyli też osiąga tutaj miarki na to, czy ktoś jest rozwinięty duchowo, czy osłabiony duchowo, czy jego materia również za nim idzie i osiąga jakiś cel duchowy, to jest bardzo pojęcie iluzoryczne, bardzo względne. Bo często ta wibracja, ta piętnastka, po człowiekowi podnosi bardzo wysoko potencjał jego sprytu, jego intelektualnego sprytu. Więc taka osoba również osiąga bardzo dużo sukcesów. Nie musi cały czas iść w kontekście pecha, jakichś przeszkód. Również podnosi bardzo wysoko wibrację, tak jak powiedziałem, sprytu, intelektu, rozwijania kariery i tak dalej, i tak dalej. Nie zawsze uczciwie, ale może taka osoba osiągnąć bardzo wysoki poziom i status społeczny. Dlatego też wiele osób zwodzi niejako, nie idą drogą duchowej naprawy, nie naprawiają siebie i nie naprawiają innych, nie pomagają im, tylko idą w sukurs za tym, co im przychodzi. A przychodzić im może bardzo wiele, dlatego że przychodzi bardzo wiele doświadczeń dla niektórych osób, takie, które nawet trudno jest udźwignąć te doświadczenia, bo w duchu będąc gotowi na otwarcie się swojej świadomości i drogę do oświecenia, bardzo często mają
problemy tak duże, że nie upadają w duchu. A niektóre osoby, idąc za tą wibracją, osiągają sukcesy i w ogóle się za siebie nie oglądają. Dosłownie wpadają w tak zwaną znieczulicę duchową, wpadają w różnego rodzaju pułapki, których w ogóle nie zauważają. Bo pułapką jest właśnie niestety też to, że człowiek im bardziej osiąga na przykład wyższy poziom materialny, to tym bardziej zapomina o człowieczeństwie. I problem się nawarstwia w jego życiu, w jego otoczeniu. A on tego w ogóle nie widzi. Nie widzi tego, że krzywdzi inne osoby wokół siebie, krzywdzi swoich bliskich, często jest bardzo despotyczny. Przecież ja ci daję na wszystko, a ty w jakikolwiek sposób jeszcze próbujesz mieć swoje zdanie. Często jest taka odpowiedź. Więc ta osoba zaczyna już krzywdzić bardzo mocno. Mimo, że sprawia wrażenie osoby bardzo, ale tylko sprawia wrażenie osoby bardzo w pewnym sensie nobilitowanej. Więc to jest czasami właśnie ta pułapka. Dlatego trzeba zwracać na to uwagę, moi drodzy. Ja staram się jako nauczyciel duchowy, jako osoba z głębokim doświadczeniem życiowym, jako terapeuta z długoletnią praktyką zawodową, bardzo długoletnią praktyką zawodową i niewątpliwie przez całe swoje życie idące drogą duchową, bo tak naprawdę od, jak się mówi, od inicjacji 9 roku życia, to jest kawał czasu, gdzie przechodząc wszelkie transformacje, sakramenty i transformacje duchowe, droga duchowa, moi drodzy, jest bardzo szczególna, jeżeli temu się jakby zaoferujesz, tak, swoje życie. Nie tylko dotyczy osób konsekrowanych i nie tylko nowicjatów i wielu innych tradycji. Droga duchowa to jest człowiek rodzinny, człowiek społeczny, człowiek patrzący z perspektywą w przyszłość, odnawiający wieczne przymierze z Bogiem przez swoją pracę. Inaczej nazywa się to karmita, czyli ktoś, kto spełnia swoje obowiązki w postaci rodzinnej, zawodowej, społecznej, ale jednocześnie z głębokim procesem stałej świadomości. Jeżeli jakakolwiek twoja praca, jakikolwiek twoje działanie nie jest zbudowane na fundamencie, na ducha, to jest ignorancją i bardzo mocno materialne. Nie przyniesie żadnego dobrego efektu dla nikogo. Nawet gdybyś rozdał swój majątek ubogim, to niczego to nie zmieni w twojej duchowej istocie. I o tym wszystkim możesz się dowiedzieć z moich wykładów Tylko Świadomość. Znajdziesz je w internecie. Wpisujesz moje imię i nazwisko, bądź moje imię duchowe Mitra, inaczej nazywany Przyjaciel Boga. I znajdziecie wszystkie możliwe na ten temat moje opowieści. A teraz bądźcie aktywni, bo jeszcze 5 minut i uczynię dla was oczyszczenie mocą żywiołów. I zostało nam zaledwie jeszcze kilkanaście minut, moi drodzy, dzisiaj i koniec programu. Ale nie zostajecie sami, bo możecie się ze mną skontaktować, jeżeli jest taka potrzeba, a na pewno jest, indywidualnie przez moją stronę internetową zbyszkopatyk.pl. Tam znajdziecie kontakt do mnie, możecie zadzwonić, napisać. Jeżeli chcecie skorzystać osobiście lub też online, bądź też złożyć intencje osobiście na ceremonię ognia, to macie tylko jeden dzień, bo już w niedzielę będę czynić ceremonię ognia. I szczególnie zachęcam te osoby, które wysłały SMS-y, wysłały wcześniej, wyślą dzisiaj, abyście, drodzy Państwo, byli w gotowości. A jeżeli będziecie chcieli wiedzieć jakiej, to musicie się ze mną skontaktować.
Co to oznacza? Te osoby, które wiedzą, że muszą w swoim domu w odpowiednim czasie użyć określonych atrybutów materialnych, które odnoszą się do konkretnych żywiołów. Ponieważ żywioły są sprawcami naszego, nazwijmy tak, szczęścia lub nieszczęścia w kontekście materialnym, ale w szczególności, kiedy zapraszamy je do współpracy ze sobą, kiedy odnosimy sukcesy, to też również możemy mieć, drodzy Państwo, z tego tytułu konkretne sukcesy, konkretne profity, które za tym idą. Żywioły są nam naprawdę posłuszne, żywioły są nam naprawdę bliskie, są nierozłączne z naszą wiedzą, naszą świadomością i z naszymi potrzebami. Jaka jest Twoja relacja, jaki jest Twój stosunek do żywiołów? To ja już dzisiaj wielokrotnie Państwu o tym przypominałem i przytaczałem. Dlatego też zachęcam, żebyście często, ponieważ oczywiście przecież materiały wszystkie są archiwizowane, możecie je znaleźć, programy również są po to, żeby przemyśleć, żeby się zastanowić, żeby je zgłębić i również odnieść się do tego. Zatem ten cel, jaki jest rozwój naszej świadomości w tym aspekcie, czyli komunikacji niewerbalnej, czyli osiągnięcie współistnienia, współurzeczywistnienia. To jest zawsze droga do oświecenia. Więc musicie Państwo mieć jakby tutaj ten w sobie głęboko zakorzeniony jakby praktyką proces ochrony i uwolnienia. Przywołując każdy żywioł w postaci archanielskiej, przywołujemy moc określonego archanioła. W każdej tradycji on posiadał określone imię. W tradycji naszej zachodniej nazywał się Gabriel. W tradycji dalekowschodniej nazywa się Priti. Priti Dev. Dev to anioł. Ten, który anioł ziemi. Czyli ten duch ziemi, który posiada ten aspekt głębokiej mocy i rozumienia. Moc ziemi to moc woli. Postępuje zgodnie ze swoją wolą, żyje zgodnie ze swoją wolą. Jestem szczęśliwy, kiedy posiadam tę wolę i tak naprawdę chronię swoją najwyższą wartość w aspekcie ziemi. Wszystkiego, co dotyczy ziemi, tej, po której chodzimy, i ziemi ta, która nas karmi, żywi, buduje, daje nam szansę na życie bezpieczne i zdrowe. Archetyp ziemi to jest archetyp mocy naszej woli. Archetyp wody to jest archanioł Rafael, ten, który uzdrowił wodą, który Gabriel, ten, który zwiastował, czyli przyniósł dobrą nowinę, i Rafael, który uzdrawiał. I dzisiaj kończy się jego kadencja, można powiedzieć. I Rafael buduje w tobie siłę porządku, uporządkowania. Co to jest uzdrowienie? Uzdrowienie to jest uporządkowanie. Uporządkowanie życia, uporządkowanie ciała, uporządkowanie złych nawyków, uporządkowanie relacji i związków z innymi osobami, uporządkowanie naszej relacji ze Bogiem. Dlatego Bóg uzdrowił. Dlaczego? Dlatego, że byłem gotowy. Dlatego Jezus zawsze powtarzał: Twoja wiara cię uzdrowiła. Czyli uporządkowałeś swoje życie. Uporządkowałeś swoje życie emocjonalne, uporządkowałeś swoje życie duchowe. Twoja wiara cię uzdrowiła. I ten archanioł, spotkamy się z nim w następnym kwartale, w przyszłym roku. Ten następny kwartał. I teraz archanioł Michał, ten, który
mocą sprawiedliwości, mocą działania, bo On jest od tego, żeby działać i zmieniać. To On mieczem sprawiedliwości, to On mieczem prawdy oczyszcza i uwalnia cię z wszelkich zarzutów, z wszelkich pomówień, wszelkich złorzeczeń, wszelkiego rodzaju kłamstwa w twoją stronę idącego. Również oczyszcza ciebie z twoich własnych błędów i wewnętrznych pokus. Bo Archanioł Michał jest absolutnie ambiwalentny do twoich racji lub twoich braku racji. On idzie mieczem sprawiedliwości przecinać wszelkiego rodzaju problemy. Czyli działa. Jego działanie jest w tym aspekcie najważniejsze. I czwarty archanioł Uriel, który zarządza komunikacją i czakrą gardła i wchodząc w komunikację z sercem. Czyli czuciowiedza serca. On oczyszcza wiatrem, on oczyszcza energią powietrza. Dlaczego jest tak ważny? Bo budzi czakrę gardła i czakrę serca. To są czakry, które wymagają określonego procesu komunikacji. To jeżeli chcesz coś zwerbalizować, coś powiedzieć, musisz to zrobić z powodu serca. Czuciowiedza serca jest najwyższym stanem ochrony. Kochani moi, północ jest. I zaczynam. Wszystkie te osoby, które wysłały SMS o treści oczyszczenie mocą żywiołów, zapraszam do tego, żeby teraz być uczestnikami tejże ceremonii. Zapraszam również jeszcze te osoby, które do tej pory nie wysłały SMS-a. Mają jeszcze możliwość to zrobić. SMS-y do mnie jeszcze dotrą, więc te osoby wejdą w głęboką relację oczyszczenia zgodnie ze swoimi potrzebami. A już zapraszam do głębokiej kontemplacji, medytacji. Jeszcze dotarł, widzę SMS do mnie. Anonimowo. Pani na O. Moja bratowa na G chce bratu na M zabrać wszystko i pasiekę, która jest jego życiem. Są przed rozwodem. Proszę odebrać jej nienawiść, a brata i pasiekę ochronić. No ktoś tutaj zagrał na moich również uczuciach zgodnie z moimi zainteresowaniami. Wiecie zapewne Państwo, że to też jest moja cudowna rola, opiekować się tymi cudownymi stworzonkami. Już rozpisuję i postaram się to, na to spojrzeć w taki sposób, który rozwiąże te problemy. Już oczyszczam relacje. Dobrze. Oczyszczam, wspieram i uwalniam z wszelkiego zła i niegodziwości. Uwalniam od złego i niegodnego rozstania się. Często dla wielu osób rozwód, a szczególnie tutaj ta pani, którą pani napisała, bratowa, ma taką wibrację niestety, że będzie starała się, ale mam nadzieję, że uwolnię ich od tego. Zrobić mu jak najwięcej krzywdy. Jest, wprost powiem, mściwa. Dlatego oczyszczam i uwalniam. I niekoniecznie z sentymentu do pszczół to robię. Robię to, bo widzę, że wibracje energii są bardzo negatywne. Wielu ludzi niestety nie potrafi się rozwieść z honorem. Oczyszczam i uwalniam. Tak jak wszystko, moi drodzy, wszystko się w życiu kończy. Program nasz też się dzisiaj zbliża już do końca.
Dlatego przygotowuję parafernalia dla uwolnienia, oczyszczenia. Dzisiaj, moi drodzy, mamy 5 atrybutów. Ziemia. Ziemię reprezentuje kryształ. Czystą, nieskalaną skałę, klejnot ziemi. Wodę reprezentuje woda święcona, pochodząca ze źródła czystości. Ogień, powietrze i eter, śri, czakra doskonałej mocy. Teraz zapraszam Wiesławę, urodzoną 29 lutego 1956 roku. Intencja na zdrowie. Kamil, 20 lipca 1990. Intencja na zdrowie i ukończenie studiów. Krystyna, 11 marca 64, zdrowie i zmianę pracy, bezpieczeństwo. Józefa, 10 września 45 i Beniu, 1946, zdrowie i miłość. Proszę, jakie piękne życzenie. Alicja, 22 sierpnia 53, doświadczenie obfitości i szczęścia. Joanna, 13 grudnia 56, miłość wzajemną z mężem. Antonim, 19 lipca 53, Urszula, 15 lipca 59 na zdrowie. Adam, 3 maja 49 na zdrowie i firmę. Anna, 16 listopada 52, uzdrowienie ciała. Ewa, 26.10.59. Małgorzata, 19 luty 56, uzdrowienie. Danuta, 2 stycznia 58, uzdrowienie. Tina, 7.11.80 rok, uzdrowienie. Danuta, 2 stycznia 58. Wiktoria, Wiktor, 2 stycznia 2003, uzdrowienie. Danuta, 2 stycznia 58. Wiktoria, 17 październik 88, uzdrowienie. Danuta, 2 stycznia 58. Mirosława, 21 września 60, poprawę zdrowia. Genowefa, 25 lipca 47, rozwiązanie spraw finansowych. Michał, 24 stycznia 76, oczyszczenie, uwolnienie sprawy sądowej i egzekucji komorniczych. Janina, 28 maja 58. Józef, 11 listopada 53, intencja uwolnienia z alkoholu i oczyszczenie małżeństwa. Katarzyna, 8.9.87, finanse i płace. Ewa, na 26.12.83, finanse. I Leokadia, 31.10.55, na zdrowie. I teraz zapraszam do skupienia.
Po odczytaniu przeze mnie klejnotu schronienia powtarzasz w duchu: przyjmuję schronienie, przyjmuję schronienie. Przyjmuję schronienie w najwyższej istocie, w Bogu, który stworzył wszechświat i wszystkie byty, w świetlistej postaci świętego imienia, we wszechwiedzącym władcym czystej krainy wschodniego raju, w królu promienności i mistrzu uzdrowienia, w ucieleśnieniu doskonałego światła leczniczego. Tym, którego ciało jest lazurowe, który siedzi w kwiecie lotosu, z ciała którego promieniuje lecznicza światłość oświetlająca wszystkie krainy, w tym, który wyprowadza z bólu i cierpienia na drogę oświecenia zdrowia i pomyślności, gdzie wszelkie rozliczne potrzeby wszystkich istot zostają całkowicie zaspokojone, w świętej i doskonałej postaci cudownego, natychmiastowego i całkowitego uzdrowienia. Przyjmuję schronienie, przyjmuję schronienie, przyjmuję schronienie. Archanielską mocą Archanioła Gabriela oczyszczam Cię, uzdrawiam Cię, uzdrawiam z Twojego życia wszelkie przeszkody. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. Archanielską mocą Archanioła Rafaela oczyszczam Cię, uzdrawiam Cię, usuwam z Twojego życia wszelkie przeszkody. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. Archanielską mocą Archanioła Michała oczyszczam Cię, uzdrawiam Cię, usuwam z Twojego życia wszelkie przeszkody. A święty ogień niechaj oczyści Twoje życie, wszelkich złorzeczeń, klątw i każdego rodzaju przeszkód. Archanielską mocą Archanioła Uriela oczyszczam Cię, uzdrawiam Cię, usuwam z Twojego życia wszelkie przeszkody. Niechaj wszelkie bogactwo i dobrostan na Ciebie spłyną. Uwolniam Cię od wszelkich problemów materialnych, wszelkich kłopotów, z którymi wiążą się Twoje problemy duchowe, emocjonalne i materialne. Niechaj królewska Śri Jantra uwolni Cię i pobłogosławi bogactwem. Krótka chwila skupienia, medytacji. Dziękuję Państwu za ten owocny i dobry program. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, życzę spokoju i zdrowia. Do zobaczenia wkrótce. Zbyszko Patyk. Dobranoc.